przyjść i zadawanie pytań w ramach interpelacji. Państwo dyrektorzy mieli czas na przygotowanie sobie odpowiedzi przez półtorej godziny i o 16 byśmy rozpoczęli odpowiedziami interpelacji. To może zrobić taką przerwę od 14.30 ustalmy, żeby nie sprzeciwiło. Od 14 na przykład było zadawanie pytań przed tam 13.30. Czy jest mi sprzeciw? Nie ma sprzeciwu. Panie przewodniczący, ja mam tylko informację, że o 14.30 część z nas będzie na rewizji. Musimy dostać. Panie prezydencie, jest mi tutaj wiadome, ale to część z nas będzie musiała być 14.20. Panie przewodniczący, muszę zwrócić pytanie, bo to dyrektor gminy, widzę, jak to ma. Panie przewodniczący, ja mam takie pytanie, czy jest przerwa, czy jej nie ma, bo jest przerwa, bo jest przerwa, bo jest zadawanie pytań. Przerwa, zadawanie pytań. Na przykład proponuję, żeby to było w godzinie 13.30. Zadawanie pytań. Okej. Okay. Interpelacja. Rozpocznę się interpelacji, zapytanie o 13.30. Godzinę potrwa zadawanie pytań. Robi pewnie mniej więcej. Jak nie zdążymy, to dokończymy zadawanie pytań po przerwie na przykład. Albo jaka będzie moderacja w takiej sytuacji. W porządku? Nie widzę sprzeciwu. Tak będziemy procedować. Dobrze. Mamy wnioski do porządku, które należy przegłosować, które były skuteczne. Po pierwsze, grupa radnych wnioskuje o wprowadzenie do porządku projektu uchwały w sprawie zaskarżenia do sądu administracyjnego rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody lubelskiego. Po drugie, prezydent miasta wystąpi z wnioskiem o rozszerzenie porządku obrad projektu uchwały z nadania miast ulicą położonych w granicach administracyjnych miasta Lublin. Po trzecie, projekt stanowiska grupy radnych w sprawie zamieszczenia operatorów konstytucji w szkole. Mamy kilka wniosków o zdjęcie punktów z porządku obrad. Po pierwsze, wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej o zdjęcie porządku obrad projektu uchwały, które wyrażenia zgodnie z treścią nieruchomości zabudowane stanowiące własność gminy położonej w gminie przy ulicy Misjonarskiej 24. 10 głosów za, 0, 6, 0 wstrzymujących się. Po drugie był wniosek Komisji Ordynacji Europejskiej i Ochrony Środowiska o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały grupy radnych w sprawie okazywania analizy zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Lublin, rejonu Wizjana, Tomasza Zaborzyska, Piotr Szkoł, Poczaka, Jana Samsonowicza. Po trzecie wniosek Komisji Samorządności Porządku Publicznego i Komisji do Spraw Rodziny o zdjęcie z porządku obrad projektu stanowiska grupy radnych w obrębie praw mieszkalnych Lublina w oddziałach Komisji Europejskiej żądającej nowego wydłużenia wielkomentalnego kobiet. Mamy treść wniosków i to w zasadzie tyle, co mam zgłoszone formalnie. Czy mamy jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad? Bardzo proszę, przewodniczący Pitucha. Ja w kwestii formalnej składałem wczoraj na konwencji i na Komisji Gospodarki Komunalnej prośbę o wyjaśnienie, w jakim zakresie, ile i jakich organizacji związkowych z opinii wymagają uchwały o zmianie w cenniku biletów. I chciałbym, bo tam zresztą pan przewodniczący w programie w sesji zapisał, że będą te projekty rozpatrywane, jeżeli będą opinie wymagane. Chciałbym poprosić o potwierdzenie i też wyjaśnienie tej sprawy. Pan prezydent Dudek informował mnie o takiej sytuacji przed sesją w punktach, które to dotyczy, pan prezydent udzielił wyczerpującej informacji. Odpowiedzi na to, co pan radny prosił o opinię prawną, czy to pan mecenas taką opinię udzielił w trakcie punktu, który dotyczy tej opinii. No ale zaraz, panie przewodniczący, my rozmawiamy o porządku. Tam był zapis, że albo w porządku, albo będzie to rozpatrywane, albo nie. I uważamy, że na tym etapie powinniśmy to wyjaśnienie mieć, żeby po prostu wiedzieć, czy mamy tą uchwałę rozpatrywać, czy zdjąć z porządku obrad. Ale w punkcie, to zmiany za dużo. To teraz pan chce udzielić tej informacji. To bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Oczywiście w tym momencie też odniosę się do tego pytania na komisji. Nie byłem w stanie sformułować opinii pisemnej, ale wyjaśnię ją i klarownie przedstawię. Natomiast jeszcze odniosę się do tej kwestii, o której mówił pan przewodniczący, rozpatrywania.
Rzeczywiście taki zapis w postaci, nazwijmy to, gwiazdki czy odnośnika przy tych punktach znalazł się, ale pan przewodniczący, jak przed chwilą zresztą słyszeliśmy, ani nikt nie zgłosił wniosku o zdjęcie tych punktów z porządku obrad. Te punkty co do zasady są w porządku i będą otwierane. I dalsze kwestie myślę, że już po otwarciu porządku obrad co do tych punktów będą wyjaśnione. Natomiast co do kwestii reprezentatywności, bo tak zrozumiałem to pytanie na komisji, tak mi przekazano. Szanowni Państwo, ustawa o związkach zawodowych w artykule 19 ust. 1 i 2 mówi, że organizacja związkowa reprezentatywna w rozumieniu ustawy z dnia 24 lipca 2015 roku o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego. I czytam dalej przepisy, bo pytanie dotyczy organizacji reprezentatywnych, bo w ustępie 2 artykułu 19 ustawy o związkach zawodowych jest mowa o tym, że organy władzy i administracji rządowej oraz organy samorządu terytorialnego kierują założenia albo projekty aktów normatywnych właśnie do tych reprezentatywnych organizacji związkowych. Jaka organizacja związkowa ma charakter reprezentatywny w rozumieniu ustawy z 2015 roku Radzie Dialogu Społecznego i Instytucja Dialogu określa właśnie ta ustawa. Szanowni Państwo, nie będę w tej chwili precyzyjnie czy dokładnie, bo przecież nie ta kwestia jest w tej chwili przedmiotem, cytował przepisów, które statuują reprezentatywność bądź nie danej organizacji związkowej, typu ilość członków, przedmiot działalności. Ważne jest to, że odnieść się do tego, szanowni Państwo, ważne jest to, że Sąd Okręgowy w Warszawie stwierdza reprezentatywność. Jakie są organizacje reprezentatywne, nawet gdybyśmy nie mieli informacji o ilościach członków, możemy wyczytać na forum Rady Dialogu Społecznego. Są to trzy organizacje. OPZZ, Solidarność oraz Forum Związków Zawodowych. Jeśli jest potrzeba, żebym się odniósł precyzyjnie, dlaczego dana organizacja jest reprezentatywna, czy też nie, odniosę się, szanowni Państwo. Natomiast pozostańcie zaufani do tej informacji, która jest na stronie Rady Dialogu Społecznego, publicznej instytucji. Jeszcze raz powtórzę, proszę zobaczyć, to wsiądę. Są tam wymienione jako reprezentatywne, jeszcze raz powtarzam, trzy organizacje związkowe. Są to Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Solidarność, Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych, Forum Związków Zawodowych. Dziękuję, jeśli będą pytania, dalsze będę się odnosił. Dziękuję bardzo, bardzo proszę przewodniczący Tutucha. Ja mam pytanie w związku z tym, że było publicznie powiedziane, że wnioski będą rozpatrywane, jeżeli będą miały stosowne opinie. Chciałbym zapytać, czy wniosek grupy radnych ma stosowne opinie i czy wniosek pana prezydenta ma stosowne opinie? Bardzo proszę państwa. Szanowni państwo, nie będę się wypowiadał, zamyślił. Nie wiem, jakie wnioski dokładnie spłynęły. O tym powiem, myślę, że w porządku obrad i pan dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego. Jesteśmy na tym etapie. Jeszcze raz powtórzę. Nie ma wniosku o zdjęcie z porządku obrad, a pan przewodniczący konsultował ze mną kwestię rozpatrywania. Wydam ustąpienie, że skoro są wątpliwości co do tych opinii, to tylko Rada może zadecydować, dlatego nikt dzisiaj nie mówi, że te punkty na tym etapie nie są rozpatrywane, są w porządku. Dziękuję. Panie prezydencie, myślę, że tutaj pytanie przewodniczącego, który jest zasadne. Ja państwu daję czas, panie dyrektorze. Bardzo proszę państwa mecenasów, daję państwu 20 minut na ustalenie, czy opinie są, czy nie ma opinii. Będziemy dyskutować w tym miejscu o pozostałym porządku, możliwie o pozostałym porządku, a ja ogłaszam w takim razie przerwę do godziny 10. Bardzo proszę radę. Bardzo proszę o zajęcie Państwa miejsc. Ja mam taką prośbę do pana kamerzysty, jak już zacznę, no my tu lubimy wszelkie urządzenia rejestrujące na koszu, ale muszę gdzieś ja. O, teraz jest super. Teraz jest super. Bardzo proszę, pan mecenas Dudy, nie może się doczekać. Państwo przewodniczący, moi prezydenci, Wysoka Rada, szanowni państwo. Za chwilę z panem dyrektorem Grzegorzem Malcem odniesiemy się do złożonych opinii PiS. Chcę tylko pozwolę wyjaśnienia, jeszcze raz podkreślić, że odniosę się w pierwszej wypowiedzi do wszystkich PiS, pani radna, do wszystkich. PiS. Szanowni państwo.
powiedziałem, że mówiąc o tym, że to na tym etapie jest nieistotne, zostanie to skorygowane, miałem nam się wypowiadać, to na tym etapie państwo wyruszyliście, dlatego teraz odniesiemy się. Nie twierdziłem, że kwestia opinii jest nieistotna. Miałem nam się etap rozpatrywania. Szanowni Państwo, czy pan prezydent pozwoli najpierw pan Grzegorz Marek z RPZ-em przedstawić stan faktyczny pisma, o jakie opinie wystąpiliśmy, jakie opinie wpłynęły zarówno w odniesieniu do projektu drugiej rady pana prezydenta, a jak później dokonamy procedury. Panie Przewodniczący, Rado, mówiąc rzecznik prawologicznie, niesłusznie o zawiadomaniu założeń. Zaczynam prawologicznie oczywiście. 13 września wystosowaliśmy pismo do, mówię raz o projekcie prezydenckim, wystosowaliśmy pismo do związków zawodowych realizujących obowiązek konsultacji czy zaopiniowania założeń projektu uchwały do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, do tego polskiego porozumienia związków zawodowych i do Związku Nauczycielstwa Polskiego. I to zostało wystosowane 13 września z informacją, że te projekty będzie procedowane na sesji dzisiejszej, 20 października. Niezwłocznie jakby po inicjatywie tutaj wnioskodawczej grupy Prawa i Sprawiedliwości, konsumując tutaj prośbę Państwa wnioskodawców o zaopiniowanie ich projektów 3 i 4 października wystosowaliśmy analogicznie w pierwszym przypadku do Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, do OPZZ, do Związku Nauczycielstwa Polskiego projekt radnych Prawa i Sprawiedliwości, oczywiście z informacją, że będzie procedowany na sesji dzisiejszej. No i trzecia informacja. Wystosowaliśmy wczoraj do obu projektów analogicznych, czyli do prezydenckiego, do grupy radnych, pismo do forum związków zawodowych do Niszpalek wczoraj. Jeżeli chodzi o informację zwrotną, czyli opinię, jeżeli chodzi o projekt prezydencki, przyszły opinie z Solidarności. Związek Solidarności zaopiniował projekt prezydencki, od razu powiem też zaopiniował projekt, odbył się do projektu uprawnień. Jeżeli chodzi o projekt prezydencki, mamy opinię, przyszła opinia Związku Nauczycielstwa Polskiego i właściwie temat opiniowania w tym zakresie, jeżeli chodzi o nasze wystąpienie, tutaj się zakończył. Tak, 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 tak. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, wobec tej informacji. Tak, proszę. Nie dokończyliśmy tej oceny prawnej. Proszę wybaczyć, panie prezydencie, rozumiem, że w tym momencie dokonam oceny prawnej, oczywiście jestem zgodny. Szanowni państwo, odniosę się do kwestii, która tutaj na początku nie jest podnoszona, ale wiem, że na komisjach było. Wystąpienie do Związku Nauczycielstwa Polskiego było oczywiście możliwe, nie jest to organizacja reprezentatywna i nie ma oczywiście jakichkolwiek przepisów prawa, które by dotyczyły niemożności występowania. Natomiast musimy rozpatrywać w tej chwili ocenę pod kątem spełnienia tej przesłanki opinii pod kątem trzech reprezentatywnych organizacji związkowych, bo to jak podkreślam się, że nie budzi jakichkolwiek wątpliwości. Jeszcze raz powtórzę, że ten przepis artykułu 19 ust. 2 mówi o obowiązku organów, w naszym przypadku samorządu terytorialnego, kierowania do tych reprezentatywnych organizacji związkowych wystąpień. Bezspornym jest, że oba projekty uchwał mają opinię wyrażoną przez reprezentatywny związek, jakim jest niezależny samorządny związek zawodowy Solidarność. Po drugie, co do projektu złożonego przez pana prezydenta, drugi reprezentatywny związek OPZZ, nie udzielił nam, panie dyrektorze, odpowiedzi. Nie mamy stanowiska. W dniu wczorajszym, jeśli chodzi teraz mówię o projekcie pana prezydenta, w dniu wczorajszym pan dyrektor, jak rozumiem, pani prezydenta wystąpił do forum związków zawodowych. Jednocześnie, szanowni państwo, przedłożono mi w tej chwili materiałów, które państwo radni otrzymaliście, które jak wiem zostały przesłane radne przez pana przewodniczącego klubu. No
następujące pisma. Panie Przewodniczący, rozumiem, że mogę się na nie, co jest oczywiste, powoływać, akceptować. Mamy pismo, które jak słyszałem wczorajszym, zostało zostanę drogą mailową z forum Związku Zawodowym skierowane do pana przewodniczącego Klubu Rady Prawa i Sprawiedliwości pana Tomasza Tuchy oraz pismo z ogólnopolskiego porozumienia Związków Zawodowych skierowane również do pana przewodniczącego Tomasza Tuchy. Podsumuję w tej chwili stan i prawo. Jeśli chodzi o projekt pana prezydenta, nie mamy odpowiedzi Forum Związków Zawodowych, a także Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych, czy dwóch reprezentatywnych organizacji. W odniesieniu do projektu, też po raz, który powtarzamy, jest opinia Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność. W odniesieniu do projektu grupy radnych jest pismo, oczywiście zawierające stosowną treść, o czym państwo widzieliście, wystosowane przez OPZZ, jedno, drugie przez Forum Związków Zawodowych, skierowane do pana przewodniczącego. W związku z tym, jeśli chodzi o projekt pana prezydenta, nie ma tych dwóch opinii. Jeśli chodzi o projekt grupy radnych, moim zdaniem jest tutaj absolutnie olbrzymie ryzyko stwierdzenia w razie podjęcia nieważności tego projektu, gdyby uchwała została podjęta, albowiem przepis mówi wyraźnie o tym, że o projekty z projektami konsultacje, opinii występują organy samorządowe. Co więcej, pan prezydent wystąpił, jeśli chodzi o oba związki zawodowe, zarówno OPZZ, jak i Forum Związków Zawodowych, o takie opinie jako organ gminy i takiej opinii jako organ gminy nie otrzymał. Mamy opinię wystosowaną dokumentacji na rzecz pana przewodniczącego, oczywiście dotyczącą projektu grupy rady. Pragnę jeszcze podkreślić, że w przypadku Forum Związków Zawodowych, należałoby, to jest rzecz moim zdaniem na tym etapie, którą nie jestem w stanie rozstrzygnąć, należałoby jeszcze ocenić, niezależnie od tego, czy ta opinia płynie do naszego projektu, pana prezydenta, czy do rady, czy osoba, czy zarząd wojewódzki jest właściwy do wydawania takich opinii. To wymaga oczywiście przeanalizowania statutu tego forum. Z uwagi na to, że panie dyrektorze, projekt prezydenta rozumie, że został skierowany do centrali Forum Związków Zawodowych. Reasumując, niezależnie od tego, co powiedziałem, że jeśli chodzi o projekt skierowany przez pana prezydenta, moim zdaniem istnieje olbrzymie ryzyko wadliwości w przypadku podjęcia uchwały projektu grupy radnych z uwagi na fakt, że jeszcze raz powtórzę, opinie nie tylko nie zostały skierowane do organów, ale na wniosek organów nie ma tych opinii, są przedłożone na rzecz pana przewodniczącego. Dziękuję bardzo, oczywiście będę odpowiadał na pytania. Dziękuję bardzo. Tak, ale światło wyjaśnię projekt, który jest w punkcie porządku jako właśnie 50 tej proponowanych zmian uchwały w sprawie opłat za usługi przewozowe osób przetargowanych do transportu zbiorowego zlecane przez Zarząd Transportu Miejskiego, druk 10889 z kreska 1 zdejmuje z porządku obrad, wycofuje z porządku obrad, powróci po uzyskaniu stosownych opinii, o których pan teraz powie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczący, tutaj się zgłaszał. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, my chcielibyśmy generalnie dyskutować na tej sesji nad złożonymi projektami uchwał. Cała ta dyskusja do tej pory jest tylko dyskusją na temat tego, czy projekty uchwał mają wymagane opinie, bo taka była sugestia pana przewodniczącego przesłana nam w porządku obrad. Co do tego, czy projekt grupy radnych mógł mieć opinię Forum Związków Zawodowych, mam duże wątpliwości, dlatego że jak pan mecenas powiedział, dopiero w dniu wczorajszym prezydent czy pan dyrektor, nie wiem kto dokładnie, zwrócił się do forum, co właściwie uniemożliwiało otrzymanie opinii w stosownym czasie. W naszym wystąpieniu do przewodniczącego poprosiliśmy o niezwłoczne zwrócenie się do organizacji związkowych właściwych, co no, jednak się, znaczy niezwłoczne, aby uzyskać stosowną opinię, co jednak się nie wydarzyło. Wystąpienie, które nastąpiło z naszej strony, było wystąpieniem grupy radnych, projektodawców.
natomiast odpowiedź przyszła na moje nazwisko, bo nie podpisywaliśmy zbiorowo pisma do związków. Natomiast pytanie jest, czy panie mecenasie, i tę opinię otrzymaliśmy. Więc pytanie jest takie, czy jeżeli prawda, do końca można procedować projekt, który nie ma opinii, próbować go na sesji jednak przeprocedować, a nie procedować projektu, który ma trzy opinie trzech centrów związkowych. Jesteśmy zdania, że powinniśmy dyskutować na ten temat. Jesteśmy otwarci na dyskusję nad naszym projektem, nad poprawkami, zmianami. Chcemy też wprowadzić autopoprawki i wydaje się, że jest tutaj pole do tego, żeby dojść do konsensusu. Dlatego chciałbym, żeby Rada to uwzględniła i żebyśmy po prostu nad tym projektem procedowali, jak rozumiem, posiadającym te opinie. Przypomnę, że poprzednie opinie, poprzednie projekty, na przykład projekt uchwały, którą zmieniamy, miał tylko dwie opinie, tak? Miał opinię Solidarności i Związku Nauczycielstwa Polskiego. Uchwała nr 205, tak? Również miał tylko dwie opinie. Nie zostało to zakwestionowane w żadnej mierze, chociaż to jest wadliwość tego projektu. Tak naprawdę nie wiem, czy ten cennik w związku z tym nie jest obarczony jakąś wadą. Więc tutaj stajemy wobec wielu różnych pytań proceduralnych, które przy okazji akurat tej uchwały wyszły. Natomiast podkreślam, nasz projekt ma trzy opinie trzech centrów związkowych reprezentatywnych, tak jak to pan mecenas powiedział, i jesteśmy otwarci na dyskusję, na konstruktywne wnioski, nawet co do zakresu tego projektu. Nie ukrywam, że zresztą nie ukrywaliśmy tego, jaką wartość ma ten projekt. Na pewno ma wartość większą niż projekt złożony przez pana prezydenta. W związku z tym dyskusja jest nawet wymagana. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, przewodniczący Mariusz Banach. Serdecznie dziękuję również Kreatii Formalnej. Szanowni Państwo, nie zmienia to faktu, że organami gminy nadal pozostaje prezydent i rada gminy. I te organy, jakkolwiek na to nie spojrzeć, nie otrzymały odpowiednich opinii dotyczących tych dwóch projektów. My też byliśmy przygotowani na dyskusję na temat tych dwóch projektów, ale w tej sytuacji prawnej byłem przekonany, że zrobi pan przewodniczący, że zrobi to pan przewodniczący Pitucha, i dlatego nie zgłaszałem się wcześniej. Zgłoszę jednak wniosek formalny o zdjęcie projektu grupy radnych celem rozpatrzenia go na następnej sesji Rady Miasta, bo rozumiem, że wtedy będziemy już mieli te wymagane opinie, a przecież czasowo nie jesteśmy aż na tyle zobligowani tym czasem, żeby tej dyskusji nie móc odłożyć o jeden miesiąc. Nic się nie stanie, w końcu i tak rozmawiamy o zmianach, które mają wejść w życie 1 września. Możemy więc na ten temat rozmawiać w listopadzie. Stąd mój wniosek formalny, powtarzam, podjęcie projektu grupy radnych w celu rozpatrzenia go na następnej sesji. Dziękuję bardzo. Dobrze, czyli jest to wniosek o zdjęcie w porządku obrad projektu grupy radnych celem zaopiniowania go, celem wprowadzenia go do porządku sesji. Czyli gdyby rada zdjęła w dniu dzisiejszym, ona by z automatu wprowadzał go do porządku obrad przyszłej sesji bez potrzeby ponownego sporządzania projektu przez grupę radnych, tak? Ale stara się ok, w porządku, rozumiem. Jest wniosek formalny, w takim razie dwa głosy za, dwa głosy przeciw. Pan przewodniczący Pitucha ma głosu za. Przeciw wnioskowi. A, przeciw wnioskowi, bardzo proszę. Szanowni Państwo, pierwsza rzecz jest taka, fakty są takie, są trzy wystąpienia do trzech centrów związkowych przez samorząd. Centra, nie mówię o ZNP, to nie jest organizacja reprezentatywną i z całym szacunkiem, ale ta opinia nie wnosi tutaj nic do sprawy. Są trzy wystąpienia prezydenta i są trzy opinie tych
organizacji, do których prezydent wystąpił. Dotyczą one tego samego przedmiotu, tej samej treści uchwały, chyba że prezydent, występując o zaopiniowanie uchwały grupy radnych, przedłożył jakiś inny projekt. Fakty są takie, że są 3 wystąpienia do centrów związkowych i 3 opinie dokładnie w tym temacie wyrażone. Pytanie, czy to traktujemy jako obawę prawną? I druga rzecz, nie chciałem tej dyskusji w tę stronę toczyć, ale upór, z jakim tutaj usiłuje się zdezawuować przygotowaną przez nas projekt uchwały, no jednak przekonuje mnie o tym, że sprawa ma charakter polityczny, że nie można dyskutować nad projektem, który przedłożył PiS, a tym bardziej nie można go uchwalić. Dlatego trzeba poczekać do przyszłej sesji, żeby znowu były 2 projekty, bo może wtedy będą już te opinie drugiego projektu, i żeby uchwalić projekt pana prezydenta, a raczej koalicjanta, który złożył pomysł tego projektu. Otóż, proszę państwa, przypominam, w lutym bieżącego roku nasz członek Ryszard Prus zwrócił się z petycją formalnie określoną w prawie do prezydenta o wprowadzenie takich biletów. Powinien dostać informację o sposobie rozpatrzenia tej petycji. Tej petycji, tej informacji nie dostał żadnej odpowiedzi od prezydenta czy od stosownego organu miasta na swoją petycję. Natomiast w mediach tylko okazała się odpowiedź, że na pewno to nie zostanie wprowadzone, ponieważ Lublin nie ma na to pieniędzy. Następnie pojawił się w przestrzeni pomysł koalicjanta wspólnego Lublina, żeby wprowadzić darmowe bilety i bezpłatne przejazdy. I on przyjaciela jest odpowiedź pana prezydenta. Jest to bardzo dobry pomysł, ponieważ prezydent wspiera rodziny w Lublinie. Proszę państwa, no więc albo odpowiedź jest, że nie ma na to pieniędzy i nic takiego w Lublinie nie będzie, albo że wspieramy rodziny i to jest bardzo dobry pomysł. Proszę państwa, no więc pytam, dlaczego dzisiaj nie możemy rozmawiać o projekcie, czy są wnioski do tego, żeby zdjąć projekt, który ma wymagane 3 opinie na 3 wnioski, które złożył w tej sprawie organ samorządu do stosownych organizacji. Czy rzeczywiście to jest powód, czy powodem jest to, żeby to był wniosek, żeby mogło się okazać, że pan prezydent wspiera rodziny w Lublinie, a jak PiS chce je wspierać, to już nie może. Czy o to chodzi? Jeszcze raz powtarzam. My jesteśmy otwarci na dyskusję. Państwo ten projekt możecie zaproponować, zmienić jak chcecie, macie większość w Radzie, możecie ten projekt zmienić. Możecie nawet wprowadzić to, jak będziecie chcieli, żeby bilety były droższe. I my wam w tym nie przeszkodzimy. Natomiast pytanie jest takie, dalej, czy rozmawiamy o sprawie, kto składa projekt dla mieszkańców, czy rozmawiamy o idei, o bezpłatnych przejazdach dla mieszkańców. Nasz projekt jest warty przynajmniej zastanowienia i dyskusji, natomiast tej dyskusji nie słyszałem na komisjach. Na komisjach była opinia tylko taka, że jest to projekt drogi. Natomiast czy on jest dobry, nikt z naszych adwersarzy nie zapytał. Uważam, że jest na pewno cenowo się różni, ale jest lepszym projektem, bo spełnia założenia, które żeśmy stawiali temu, co chcemy uzyskać za bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży. Warto o tym projektem rozmawiać. Proszę, żeby macie państwo większość. Dyskutujmy o tym projekcie. Jeżeli jest tak zły, odrzućcie go, ale nie zdejmujcie go z porządku sesji. Projekt ma wymagane opinie i jako taki nie widzę uzasadnienia dla tego, dlaczego mielibyśmy go zmienić. Dziękuję bardzo. Zajmować, przepraszam. Dziękuję. Bardzo proszę pan przewodniczący Marcinowicz. Dziękuję bardzo państwo przewodniczący, państwo prezydenci, Wysoka Rado. Tak krótko, bo chciałem odnieść się do
do wypowiedzi mojego przedmówcy, mojego przyjaciela. Myślę, że to bardzo zasadny, szanowni państwo, wniosek. Jak wiecie, generalnie różnimy się w tej materii jedynie co do szczegółów, ale wszystkim przyświeca nam jeden cel, aby te bezpłatne przejazdy zostały prowadzone. Oczywiście będziemy dyskutować, czy ma to dotyczyć takiej czy innej grupy osób. Osobiście myślę, że nie powinniśmy wychodzić poza ramy wiekowe 18 roku życia, ale to już w przestrzeni publicznej wielokrotnie wyrażałem. Myślę, że w tym momencie nie chciałbym ogniskować dyskusji wokół tego tematu. Ale proszę państwa, myślę, że kluczowym zagadnieniem jest tutaj termin, do którego musimy podjąć tę decyzję. A wszystkim nam zależy, żeby ten projekt uchwały, czyli jeden z tych projektów uchwały, ale wierzę, że konsensusowy projekt uchwały, znalazł się w przyszłorocznym budżecie. Jeżeli te dobre projekty, bo oba są dobre, proszę państwa, to można sobie wyraźnie powiedzieć. Moim zdaniem jeden jest bardzo dobry nawet, ale myślę, proszę państwa, że jeżeli mielibyśmy narazić na niebezpieczeństwo decyzję, na niebezpieczeństwo, gdy organ nadzoru uchyli jeden z projektów uchwały tylko dlatego, że organy samorządowe w tej materii się nie wypowiedziały, no to po prostu sami sobie strzelimy w stopę, by nie powiedzieć w skroń, a temat będzie rzetelnie, solidnie przeprocedowany na najbliższej sesji Rady Miasta i zapewne będziemy oczywiście rozmawiać wówczas o dwóch projektach uchwał. Ale w sytuacji, gdzie może to spowodować jakąś kolizję, ja skłaniałbym się tu wnioskowi, żeby faktycznie nie narazić się na pewne niebezpieczeństwo i zdetonowanie tego pomysłu tylko dlatego, że niewłaściwie wypowiedziały się w tej materii stosowne organy, czy raczej brak opinii organów w tej kwestii zaistniał. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan radny Leś. Ja w trybie przeciw temu wnioskowi pana radnego. Mianowicie, jaką mamy teraz sytuację? Sytuacja jest taka, że prezydent zdjął swój projekt uchwały, ponieważ nie było opinii. Nasz projekt uchwały ma trzy opinie. I teraz tak, ja mam pytanie, kto ma to wywrócić do góry nogi? Pan prezydent, pan wojewoda, czy my? Czy radni, czy mieszkańcy? Mieszkańcy są za. Więc ja się zastanawiam, na czym my debatujemy? Debatujemy nad tym, żeby pan prezydent wprowadził swój projekt za miesiąc i nam, żeby się pojawił, czy nad tym, że jest nasz projekt, który ma opinię. Ja pamiętam jedną sytuację, znaczy kilka sytuacji. Zawsze jak się pojawiały projekty uchwał radnych PiS w sprawie na przykład nazwy ulicy, to radni koalicji pytali, czy są opinie. Nie było wtedy opinii, to pytali, dlaczego myśmy nie wystąpili. I kierowaliście te uchwały do komisji. Ja pytam teraz. Nie ma opinii prezydenta dla uchwały prezydenta, prezydent zdjął. Pytam teraz. My mamy opinię. Dlaczego zdejmujecie nasz projekt? Pierwsza rzecz. Druga rzecz. To już powiedział przewodniczący Wituka. W marcu tego roku nasz radny wystąpił z petycją. Prezydent odpowiedział wprost. Nie pozostawia złudzeń, nie widzę takiej możliwości. Dodaję teraz, że transport miejski kosztuje 180 milionów. Wtedy nie było pieniędzy. Mija kilka miesięcy, radni wspólnego Lublina wrzucają taką samą propozycję. 15 minut po konferencji radnych wspólnego Lublina prezydent na portalu społecznościowym pisze, że prowadzimy politykę prorodzinną. Super pomysł. To ja się pytam pana prezydenta, panie prezydencie, jak my składamy projekty lub petycje, to nie ma pieniędzy, a jak koalicja składa, to wtedy się znajdują. I teraz jest taka sama sytuacja. Jeżeli nie ma opinii do pana uchwały, a są do naszych, to proszę, rozmawiajmy merytorycznie, składajmy poprawki i wprowadźmy ten projekt uchwały. Niech pan prezydent pokaże i radni koalicji, że prowadzą politykę prorodzinną. I wtedy to przejdzie. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, radny Markul. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, państwo prezydenci, Wysoka Rado. Odniosę się tutaj do kilku kwestii. Znaczy, oczywiście jest to głos za zdjęcie tego projektu.
pierwsze, pan przewodniczący Pitucha mówi o rozmawianiu o idei. Ja tak zadam w przestrzeni publicznej pytanie takie, jak to jest, że organ samorządowy, czyli prezydent zwraca się do OPZZ-u o opinię i na dzień przed końcem terminu tej opinii nie ma, a państwo, a Rady Pitucha zgłasza się i ma po kilku dniach odpowiedź. To jest takie pytanie, które tak jest sprawniejszy. Więc proszę tutaj nie mówić o jakiejś polityce, o jakichś sympatiach politycznych. Poza tym, nie wiem, czy coś się zmieniło. Nawet jeżeli zamiast radnego Pituchy, to była grupa radnych, która podpisała się pod projektem, to wydaje mi się, że nadal nie jest to organ samorządowy. I w kontekście przepisów przytoczonych przez pana mecenasa chyba nie można tak państwa traktować. Kolejna sprawa, podnosicie państwo, że radny Breś, przepraszam, nie radny Breś, radny Prus zgłaszał ten pomysł, tylko zgłaszał go w marcu i zgłaszał go do budżetu 2017. Więc porównywanie tych dwóch sytuacji, teraz mówimy o budżecie roku 2018, więc porównywanie tych dwóch sytuacji, zaraz sobie ktoś przypomni z was, że w 1990 roku już zgłaszał taki pomysł. Kolejna sprawa, wasz projekt jest już do samego projektu, bo tak chwalicie, że jest taki dobry, po pierwsze jest kosztowny i mógłby, co, w związku z tym projektem waszym złożymy interpelację, ale proszę. Panie Przewodniczący, proszę uspokoić Radnego Jeziora. Panie Przewodniczący, proszę Radnego Jeziora uspokoić, bo przerywa. Uspokajam Panie Przewodniczący. Chwalicie swój projekt, że jest bardzo dobry. Ja wam powiem, że wasz projekt ma bardzo duże wady. Po pierwsze, jest bardzo kosztowny i tak naprawdę nie macie na to źródła finansowania. Z odpowiedzi, które uzyskałem, oznacza, ale proszę mnie nie przerywać, proszę uspokoić Radnego Jeziora. Panie Radny, rozmawiamy o wniosku formalnym za zdjęcie projektu. Dobrze, w związku z tym, podsumowując, no, nie jesteście państwo organem gminy, nie podpierajcie się pod projektem. Zresztą też nie wiem, co miało wspólnego, skoro już mi zaznaczacie, że to ja mówię nie ma wspólnego z tym wnioskiem. Podpieracie się wnioskiem Radnego Brusa. Dobrze, kończę, także proszę o głosowanie za zdjęciem. Dobrze, dziękuję bardzo. Mamy wniosek formalny złożony o zdjęcie z porządku obrad przed projektu uchwały. Bardzo proszę panie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, odnoszę się do wypowiedzi panów radnych odnośnie odpowiedzi na petycję. Ta odpowiedź została udzielona, podpisana przez sekretarza miasta Andrzeja Wojewódzkiego i ona stwierdza, co następuje. Wprowadzenie w Lublinie bezpłatnych przejazdów komunikacji miejskiej dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, techników i szkół zawodowych, a także dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów i punktów przedszkolnych zlokalizowanych na terenie gminy Lublin było przedmiotem analizy prowadzonej przez Zarząd Transportu w 2016 roku i w efekcie decyzją prezydenta Zarząd Transportu Miejskiego został zobligowany do przedstawienia szczegółowych założeń operacyjnych i możliwego harmonogramu wprowadzenia konkretnych propozycji budżetowych w tym zakresie w ramach dyskusji nad założeniami budżetu na 2018 rok. Nie wiem, o czym panowie radni mówicie publicznie w sytuacji, kiedy na BIP-ie ta odpowiedź udzielona w moim imieniu wisi. I druga kwestia, projekt uchwały zostanie przeze mnie przygotowany na kolejną sesję Rady Miasta. O tym już wspominałem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Kwestii formalnej, panie przewodniczący. Mogę? Ale takiej kwestii na pewno. Formalnej masz dane. Nie, proszę pana. Nie ma czego kwestii. Panie mecenasie, w kwestii formalnej chciałbym, żeby pan. W kwestii formalnej. Żeby pan powiedział, że. Ale proszę pana, czy pan rozumiesz? Ale jest pan rozumieć, że nie ma w tej dyskusji. Bardzo proszę opowiedzieć na ten temat głosowania. Temat zdjęcia porządku obrad poprzez umieszczenie. Dobrze, ale ja mam w tej chwili konkretny wniosek formalny o zdjęcie, więc ja po prostu w pierwszej kolejności.
przeliczenie go na kolejnej sesji. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za zdjęciem przygotowanego projektu uchwały grupy radnych, o którym przed chwilą rozmawialiśmy? Bardzo proszę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 16 za 15 przeciw 0 wstrzymującym się rada zdjęła z porządku obradowego projektu uchwały celem wprowadzenia go na kolejnej sesji. I czy są jeszcze jakieś wnioski porządkowe pozostałe? Dziękuję panie przewodniczący. Panie prezydencie, wysoka rado, mam wniosek do pana mecenasa, żeby wszystkim radnym napisał opinię prawną na ten temat, na temat tego punktu i wyjaśnił, jak prawidłowo powinny być procedowane, składane uchwały radnych. Ponieważ jeżeli radnych uchwały nie są właściwe... Pani radna, to jest temat na oświadczenie lub na interpelację zabrałem do prezydenta. Ale już dowiedziałam się i nie będę więcej czasu zajmować, więc bardzo proszę o wyjaśnienie, jaką wadą prawną jest uchwała, która została w tej chwili zdjęta i przeniesiona na następną sesję. Dziękuję. Zabranie władzy samorządowej w mieście, to nie jest i dlaczego? Dobrze. Przechodzimy do wniosków do porządku obrad, które należy przegłosować. Jako pierwszy mamy wniosek grupy radnych o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały ze skarżenia Sądu Administracyjnego do odsunięcia nadzorczego wojewody lubelskiego. Bardzo proszę o określenie tematu. Niech sesja czuwa. Nie. Panie radny, proszę słuchać tego, oczywiście mówię, nie krzyczeć w tym momencie. Głosujemy na wprowadzenie projektu 1104 KSK. Panie przewodniczący, proszę powtórzyć jeszcze raz. Projekt 1104 KSK, ja bardzo proszę zobaczyć, jak to jest projekt. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych głosuje za wprowadzeniem do porządku projektu uchwały? Powtarzamy głosowanie. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych głosuje za wprowadzeniem przedłożonego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Wstrzymał. Przy 16 za 15 przeciw 0 wstrzymujących się rada wprowadziła punkt do porządku obrad, nie odrzuciło go w ostatnim punkt merytoryczny. Sprzeciwu nie widzę. Przechodzimy dalej. Gminy miasta wnioskuje o rozszerzenie porządku obrad. To projekt uchwały spowiadają nas ulicowym. Porządek nie jest, administracyjny miasta Lublin. Projekt 1105 KSKN. Proszę o określenie tematu. Kto z Państwa radnych głosuje za wprowadzenie tego punktu do porządku obrad? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 27 za 0 przeciw 3 wstrzymujących się Rada Miasta wprowadziła projekt do porządku. Jeżeli nie ma sprzeciwu, to ostatni punkt elektroniczny. Nikt jest sprzeciwu. Kolejny projekt stanowiska wybrany w sprawie zamieszczenia preambuły konstytucji w szkołach. Projekt na druku 1106 SK 1. Ale przechodzimy do głosowania. O co pan się nie sprawdza? Jesteśmy w trakcie głosowania. Były pytania się wcześniej o dyskusję. Nie mogą z
uzasadnienia tego stanowiska, panie przewodniczący, nie ma podanych kosztów tej operacji i... Ale panie radny, to stanowisko grupy radnych nigdy nie wymaga uzasadnienia, jednak nie było ciągu 27 lat w historii samorządu i nigdy nie było stanowisko nad miasto waszymi kosztami. Inaczej musielibyście państwo wszystkie swoje projekty stanowić, które przedstawialiście, cofać i ponownie na rynek. Ale to są to stanowisko pociągnie za sobą koszty. Mówimy tak, to proszę, proszę państwa radnych za. Dziękuję, to jest przeciw. Kto się wstrzymał? Przy 16 za 14 przeciw, za wstrzymujący się, ale miasta wprowadziła punkt do porządku obrad. Przewodniczący Michał Krawczyk zgłaszał, że chciałbym, żeby to był pierwszy punkt merytoryczny. Jeżeli będę sprzeciwu, tak też uczynię. Nie widzę sprzeciwu. Kolejny był wniosek o zdjęcie punktu z porządku obrad. To za wniosek Komisji Gospodarki Komunalnej zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości do budowania znajdujące własne w Lublin. Włożony w Lublinie w funkcji misjonarskiej 24. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za wnioskiem Komisji Gospodarki Komunalnej o zdjęcie z porządku obrad tego projektu uchwały? W trybie głosu za i przeciw. Ale głos jest na głosowanie. Jeszcze nie było. No jak nie było? Kto z państwa jest przeciw? Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest powtórzał głosowanie. Szanowni Państwo, ja zwracałem się z prośbą o
to, aby to Wydział Planowania opracował analizę zasadności dla południowo-wschodniej części dzielnicy Wrocławia. Pan prezydent poprzez Wydział Planowania nie przychylił się do mojej prośby. No i cóż, konsekwencją tych wszystkich działań jest to, że w czwartym tygodniu ruszyła budowa trójstanowiskowej linii samochodowej w odległości mniejszej niż 100 metrów od lotu. Ja rozumiem, że nie jesteśmy w stanie tą procedurą w tym momencie zatrzymać tych działań, ale uważam, że chaos planistyczny, jaki planuje, dokładnie przy Zielonym Osiedlu, następnie nowo powstającym, czy na terenach byłego toru kartingowego, że za ten chaos rzeczywiście odpowiada Urząd Miasta, tak? W kompetencjach Rady, a zatem i poszczególnych radnych, jest możliwość składania projektu, aby przystąpić w ogóle do miejscowego dopracowywania, miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, należy wykonać analizę zasadności. I jeśli się mylę, jeśli faktycznie w tej analizie zasadności będzie napisane, że opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest niezasadne, to w naturalny sposób takiej uchwały o przystąpieniu do opracowywania miejscowego planu nie podejmiemy. Proszę się nie bać dokumentu, który ma stworzyć w tym momencie Wydział Planowania. Osoby kompetentne, osoby merytorycznie przygotowane do tego, właśnie mają ocenić, czy dla tego rejonu opracowanie miejscowego planu jest zasadne, czy też nie. Nie zgodzę się na pewno z taką narracją przez Państwa przygotowywaną, że jeśli jest to projekt pochodzący dokładnie od Rady Prawa i Sprawiedliwości, to należy go wyrzucić do śmieci. No tak Państwo niestety do tego podchodzicie. Bez względu na to, i to dzisiaj już doskonale widzimy, bez względu na to, co Rady Prawa i Sprawiedliwości zaproponują, Państwo mając większość, będziecie chcieli systematycznie w jakiś sposób odrzucić. Ale tu nie chodzi o nas. Nie chodzi o Radę Prawa i Sprawiedliwości. Chodzi o mieszkańców dzielnicy Wrocław w tym momencie, którzy wiadomo, że w momencie budowy nowych bloków będą je zasiewane. A ta zabudowa wielorodzinna dojdzie do chociażby składu złomu, będzie umożliwiać w tym momencie bezpośrednio sąsiedztwo obiektów uciążliwych dla nich, czyli mniej samochodowych. I jednocześnie Państwo doprowadzicie do takiej sytuacji, że prezydent nie będzie nawet chociażby musiał szukać działki, żeby zorganizować tam skwer. Bo taką oczywiście interpelację też złożyłem, oczywiście na wniosek mieszkańców. Mieszkańcy się domagają tego, żeby mieli gdzie wypocząć, żeby ich dzieci mogły pójść i się spokojnie bawić na zasadach. Żeby to zrealizować, to potrzeba jest nieruchomość. Jeśli nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, to miasto tak na dobrą sprawę nie jest zobligowane do podjęcia żadnych rozmów w tym temacie. Odnosząc się do wypowiedzi, jaka miała miejsce również na Komisji Rozwoju, to jeśli zostaje tutaj wywołany do odpowiedzi i jak zrozumiałem, no, składając ten projekt uchwały, mam zapłacić. Tak. To ja pytam, czym wyższy? A czym wyższy? Tym, że reprezentuje głos mieszkańców? No niestety, tak to jest, szanowni Państwo, że przychodzą tutaj, ja reprezentuję głos mieszkańców do dużej grupy. I to mieszkańcy się domagają, w porządku, to mieszkańcy się domagają możliwości wypoczynku i to mieszkańcy nie chcą właśnie budowy mylnych pod ich oknami. Ale jeśli mamy faktycznie tak, to tam mówię. Dobrze, jeśli Państwo tego chcecie, to faktycznie ten projekt uchwały możemy procedować na każdej sesji do roku za tej kadencji. Jeśli Państwo jest taka wola, to niech tak będzie. I co miesiąc będę tutaj wstawać i będę Wam czas marnować, nie tylko Wam, ale i reszcie obecnych. No jeśli tak ma być, to dobrze, do końca tej kadencji.
konferencji faktycznie będziemy się z tym problemem borykać. A być może trzeba będzie zwołać sesję nadzwyczajną i zaprosić na to mieszkańców, niech sami tutaj powiedzą, co na pewno myślą. Ja rozumiem, że część radnych Platformy Obywatelskiej, tak, bo ma mi znaczne, że składam tego typu projektu. Ja to jestem w stanie zrozumieć. Ja i grupa moich kolegów. No bo najlepiej by było dla Państwa, gdyby to PiS nie istniał. To by było najlepsze rozwiązanie, tak? Gdybyśmy faktycznie pozwolili Państwu na to, pozwolili na to, no w takim razie nie odnoszą. Bardzo mi przykro, bo to na, tylko i wyłącznie w tym kierunku ta dyskusja powinna zmierzała. Że źle jest, jeśli do akwarium Prawa i Sprawiedliwości zgłaszają jakiekolwiek projekty uchwały. Jeśli rzeczywiście ma być tak, że ten projekt trzeba będzie składać, to bardzo mówię. Nie tylko ten, ale i inne projekty, bo taka była myśl chyba przewodnia, należy po prostu składać. I zaproponuję szanownych Państwa, do szanownych Państwa kolegów z radnych wspólnego Lublina i z Platformy Obywatelskiej, o to, żebyście przerwali te wszelkie dyskusje i pozwolili na to, żeby wydział planowania opracował analizę zasadności. Jeśli się mylę, opracował przystąpienia do opracowania jest to rozwiązanie. Nie wiem. Dziękuję bardzo, proszę pan przewodniczący Tomasz. Dziękuję. W trybie głosu przeciw temu wnioskowi o zdjęcie. Właściwie to chciałbym się zwrócić z prośbą do pana prezydenta o to, aby jeżeli ten wniosek koalicja, która popiera pana prezydenta, przegłosuje, żeby pan prezydent wniósł go, po prostu zrealizował ten wniosek, dlatego że on jest potrzebny. Ja usłyszałem od doświadczonych kilkuletnią kadencją radnych z koalicji coś takiego, że i nie możemy pozwolić na to, żeby wnioski w sprawie przystąpienia do zasadności były zgłaszane przez grupę radnych. Jest to moim zdaniem oburzające, jaka jest motywacja do odrzucenia tego wniosku. Że jeżeli radni w jakiejś tam grupie złożą taki projekt uchwały, to należy go odrzucić. Ja sobie po prostu nie mogę wyobrazić, że w Lublinie nie może zadziać się nic, czego chcą radni, jak w imieniu mieszkańców, bo nie chce tego prezydent. Więc ja pytam pana prezydenta, czy pan prezydent nie chce, żeby taka dzielnica jak Rodków miała opracowany plan. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że Wydział Planowania ma dużo planów, że pan prezydent zleca im opracowanie dużo planów, wielu planów, przystąpienia do wielu planów. I ja tego nie neguję. My tylko jako projektodawcy podnosimy, że jest takie miejsce w Lublinie, które wymaga tego, bo ludzie, którzy tam przyjeżdżają, zaczynają ze zdziwieniem się rozglądać w przestrzeni, jakie tam powstają budynki, w jakich konfiguracjach. Oczywiście pan odpowiada, panie prezydencie, za to miasto i ono ostatecznie będzie takie, jakie pan zadecyduje, bo pan ma również większość. Tylko ja pytam, czy to jest ta partycypacja społeczna. Ja wiem, że lepiej jest partycypować społecznie z bliżej nieokreślonym Kowalskim, który pana poprze lub nie wybora, a z radnym, który reprezentuje społeczność, już nie. Bo tak naprawdę rola rady kończy się w takim układzie. Radni nie mogą nic, bo trzech radnych, czy pięciu, czy dziesięciu nie ma podstaw do tego, żeby złożyć projekt uchwały, bo mogliby złożyć inni. A chyba chodzi o coś innego. Tak naprawdę, chyba dzisiaj już to widzimy, że tak naprawdę żaden projekt złożony czy podpisany przez radnych PiS w tej kadencji nie przejdzie. Ja tylko chciałbym zwrócić uwagę na to, że za rok będzie nowa kadencja. Czy w takiej atmosferze chcemy pracować, że większość zabije mniejszość? Czy w takiej atmosferze mamy rządzić tym miastem? Czy jest jakiś argument merytoryczny, który może w tej radzie się przebić z naszej strony, ze strony radnych Prawa i Sprawiedliwości? Czy to jest tak naprawdę pana miasto i wasze miasto, Platformy Obywatelskiej? To o to w tym wszystkim chodzi chyba tak naprawdę, że przedstawiciele mieszkańców ze względu na przynależność
przynależność polityczną i trudne tematy, które stawiają, po prostu muszą być pod obcasem z deptami, ale to nie my. My tu jesteśmy i jeszcze do końca tej kadencji będziemy. Natomiast mieszkańcy mieszkają w tym mieście i będą mieszkać. Mogą mieszkać w mieście takim albo innym. Mogą mieszkać w mieście dobrym albo lepszym. My chcemy, żeby mieszkali w mieście i w dzielnicy lepszej niż ta, która jest. To jest podstawa zgłoszenia tego projektu. Ale oczywiście przypuszczam, że wiem, jaki będzie wynik głosowania i wiem, jaki będzie dalszy efekt sprawy. Chciałbym się mylić. Bardzo proszę, pan radny. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, państwo prezydenci, szanowny Wysoka Rada. Po pierwsze, tym projektem państwo stwarzacie niebezpieczny precedens, bo za chwilę w ślad za panem radnym Obierem i jego projektem może wystąpić każdy inny radny i stwierdzić, że w swojej dzielnicy ma dziurę jakąś i urzędnicy powinni tą dziurę, plan zagospodarowania w tej dziurze zrobić, tak? Więc doprowadzimy do absurdalnej sytuacji, gdzie to radny będzie harmonogram pracy urzędnikom zmierzał narzucać. Jeżeli pan chce zasugerować urzędowi, że dane fragmenty się wyższe, można się rozmawiać, to jest deklaracja, ale nie narzucać. To nie o dziurę chodzi, tylko o 60 hektarów. Proszę uspokoić radnego i a zatwierdzali protokół. Także nie stwarzamy takiego precedensu. Powodem idziemy do absurdu, że będą radni wyznaczać cały harmonogram, a nie to no, urzędnicy są z tego, żeby wiedzieć, w którym miejscu w pierwszej kolejności muszą ten plan zrobić. Także nie róbmy tego, jestem za zdjęciem. Proszę o głosowanie za zdjęciem. Jeszcze raz, panie państwa rady, z klubu, który składał projekt. Nie ma to absolutnie nic wspólnego z jakąkolwiek polityką i podziałami na platformę i PiS. Ja nawołuję i proszę was o to, żeby nie robić takiego precedensu z jednego powodu. Nie dlatego, że to jest projekt kolegów z PiS-u, bo ja sobie mogę wyobrazić sytuację taką, że z okręgu wyborczego dowiadujemy się poza podziałami i wnosimy tego typu projekt. I do czego doprowadzimy, jeżeli wnioski na tej samej zasadzie złożą takie projekty? Do jednego wielkiego pada, do niemożności zrealizowania tych planów coś dużo. Jeżeli on aktywuje, to tylko z jednego powodu. Ani pan radny Kowal, ani ja nie jesteśmy w stanie ocenić, który rejon miasta należy realizować w pierwszej kolejności, który w drugim, a wojny w trzecim. Urzędnicy, planiści są w stanie to ocenić. I tylko dlatego jest to wniosek składany. Z żadnych innych powodów, bo ma to absolutnie nic wspólnego z jakąkolwiek polityką. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, może? Proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Po pierwsze, ja rozumiem te parametry polityczne i potrzeby politycznego zaistnienia radnych, bo tak też traktuję zamówień tego państwa radnych. Wyjaśnialiśmy od strony formalno-prawnej merytorycznej, że nie ma dzisiaj możliwości opracowania planu, bo najpierw trzeba uchwalić studium. Ten teren, do którego adresujecie projekt uchwały o przystąpieniu do opracowania zasadności, o wykonaniu tego opracowania, analizy zasadności opracowania planu, będzie wiązał się najpierw ze zmianą studium, potem dopiero z opracowywaniem planu. Więc dzisiaj Wydział Planowania podpisze państwu dokładnie tak, jak to było mówione w trakcie dyskusji na poprzedniej sesji. Czyli brak jest zasadności przystąpienia do opracowania planu, bo najpierw musi być opracowane przyjęte studium. W tym studiu propozycje są przedstawione i państwo będziecie mieli na to wpływ, uchwalając go. Drugie wyłożenie będzie na przełomie listopada grudnia. To jest jedna pierwsza kwestia. Tu nikt
nikt nie blokuje możliwości zastosowania instrumentów planistycznych do regulowania przestrzeni miasta, tylko jest przeszkoda ustawowa czy formalna. Kwestia druga. Znowu, wypowiem się w tym zakresie podobnie jak i pan przewodniczący Witucha. Skoro pan przewodniczący mówi o tym, że chcielibyście współpracować przy zmianie miasta, to od początku tej kadencji, podobnie jak i w poprzedniej kadencji, ta współpraca jest deklarowana z mojej, myślę, że z strony koalicji. Tylko państwo co roku robicie to samo. Głosujecie przeciwko budżetowi, który decyduje o tym, jak się miasto zmienia. Więc trochę, myślę, woli z naszej strony, żebyśmy mogli wspólnie rozwiązywać te problemy, które są istotne dla mieszkańców. Bo na dzień dzisiejszy rozwiązujemy je, mając tę większość jednego głosu, przeciwstawnym stanowisku waszym, nie ma czegoś w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Rozumiem, drugi głos, który był przeciw, tak? Przepraszam, w takim razie nie ma dyskusji. Proszę o poddanie projektu pod głosowanie. Proszę bardzo, kto z państwa radnych głosuje za zdjęciem projektu przedmiotowego z porządku obrad, za wnioskiem Komisji Gospodarki, Komisji Rozwoju Miasta. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Przy 16 za 15 przeciw, ze wstrzymujących się rada zdjęła punkt z porządku obrad. Kolejny wniosek Komisji Samorządności Publicznego oraz Komisji do Spraw Rodziny o zdjęcie z porządku obrad projektu stanowiska kulturalnej w ochronie praw mieszkania Lublina, oddziałem Komisji Europejskiej, żądającej ponownego wydłużenia komentarnego KOP. Bardzo proszę, określamy temat. Kto z państwa radnych głosuje za zdjęcie przedmiotowego projektu uchwały? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 16 za, 14 przeciw, 0 wstrzymujących się. Rada zdjęła punkt z porządku obrad. Więcej nie mamy, jak rozumiem, głosowania w tym punkcie. Przechodzimy do zebrania punktu komunikatu przewodniczącego Rady Miasta. W dniu 24 września wojewoda lubelski przedłożył zawiadomienie o przyjęciu głosowania nadzorczego w sprawie utworzenia jednostki organizacyjnej pod nazwą Lubelskie Centrum Ekonomiczno-Administracyjne Oświaty. W dniu 4 października wojewoda lubelski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały Rady Miasta w sprawie stwierdzenia braku właściwości Rady Miasta Lublina, rozpatrzenia skargi i przekazania jej właściwości. Pismo dnia 28-29 września Prezes Sądu Krajowego w Lublinie poinformował mnie, że wskutek życzenia się mandatu wskreślono z listy ławników Sądu Krajowego w Lublinie panią Magię Polanowską, panią Marzandę Mogę, Chowską-Mociak oraz panią Teresę Miazek Niedźwiecka. Na koniec pragnę państwa serdecznie zaprosić do udziału po wszystkie sesje Rady Miasta z okazji Narodowego Świata Niepodległości, która będzie się w dniu 11 listopada 2017, to pogadę wyrodni. To jest zaangażowanie, tak jak mówię, czyli przenieść ten spór polityczno-prawny, który się gdzieś toczy, na pewien grunt szkolny, a co nie powinno mieć miejsce. Natomiast zastanówcie się państwo przede wszystkim nad tym, o czym my mówimy. Czym jest preambuła? No czym jest preambuła? Jest oczywiście pewnym wstępem do konstytucji, ale nade wszystko jest odwołaniem do prawa niepisanego, które jest w naturze człowieka, do porządku etycznego. Bardzo proszę, Radny Brzozowski. Dziękuję panie przewodniczący, szanowni państwo. Tutaj przewodniczący Ryba dokładnie już właściwie powiedział na ten temat, jaki jest sens składania tego wniosku. Natomiast ja chciałem się odnieść, bo jest to moim zdaniem kolejny wniosek polityczny, tylko tym razem, ponieważ to składa Platforma Obywatelska, no to on jest bardzo na miejscu, natomiast każdy inny już nie jest tak na miejscu. No więc
politycznej, jak się odbywa. Chodzi tutaj konkretnie o to wymachiwanie przez kodowców, tak zwanych kodowców, konstytucją i zarzuty, że Prawo i Sprawiedliwość nie przestrzega konstytucji, co jest zupełnie nieprawdą, ale tak po pierwsze to tak, ci, którzy tą konstytucją wymachują, to naprawdę jej nie czytali i wszystko to wynika właśnie z nieznajomości konstytucji, bo jeśli chodzi już o meritum sprawy, to 47 artykuł Konstytucji właśnie mówi o tym, że o prymacie prawa stanowionego, a więc tutaj właśnie Sejm Rzeczpospolitej Polskiej ma prawo stanowić właśnie o prawie, o zmianie tego prawa, więc powoływanie się na, czy robienie z Konstytucji czegoś, co jest jakby dogmatem, no jest zupełnie jakimś tam nieporozumieniem. Także wszystko jest tutaj w normalnej kolejności, a nie sądzę, żeby właśnie odwoływanie się w ten sposób do dzieci skłoniło je do czytania tej konstytucji. Poza tym można to robić zupełnie bez tego stanowiska. Jest to, uważam, czysto polityczne stanowisko. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pani Anteryka. Dziękuję, panie przewodniczący. Przyznam się, że przerażona jestem kierunkiem, w jaki zaczęliście państwo kierować tutaj tą intencję, to stanowisko. A tak jak ja powiedziałam w swoim uzasadnieniu, intencją naszą jest edukować. Tutaj absolutnie nikt nie ma na myśli kształtowania politycznego. I w tym momencie państwo z tego miejsca, podnosząc tego typu argumentacje, sprawiacie, że ja zaczynam wątpić w pewne postawy obywatelskie, które winny być kształtowane właśnie wśród młodzieży, gdzie młodzież jest uczona zarówno w szkołach, jak i też na ulicach, w gronie własnej rodziny. I w tym momencie, gdy nie będziemy podkreślać o ważności dokumentów zasadniczych, bo będziecie państwo mówili, że ma to kierunek polityczny, że ktoś chce to wykorzystać polityczne, to jest po prostu przerażające. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, pan przewodniczący Dobryszczyk. Jeszcze nie przewodniczący, panie przewodniczący. Ale może minister. Ja wie, każdy buławy nosi w kieszeni albo plecaku. Dziękuję bardzo, to dobre słowo. Panie przewodniczący, panie prezydencie. Ja rozumiem, że to stanowisko Rady Miasta zostanie uchwalone dzisiaj. To nie ma bez zdania, tak? Tutaj przy to uchwalone. Natomiast mam tylko jedną prośbę. W każdej szkole są drukarki, w każdej szkole drukuje się tony różnych biurokratycznych dokumentów, więc apeluję do pana prezydenta, aby w ślad za tym stanowiskiem może nawet nie wysłał pismo, ale żeby maila wysłał do wszystkich szkół, żeby ta preambuła, jeśli się ma znaleźć na tablicach różnych, które są w szkołach, to żeby to był wydruk z komputera, może nawet kolorowy. Ale niech to nie będzie jakaś ekstra tablica zamawiana na miedzi, czy jakieś specjalne wydruki tutaj dotoczone na przykład. Tylko żeby to rzeczywiście było bezkosztowe. Bo to, o czym mówił pan przewodniczący Rycha, to rzeczywiście ma tutaj rację, tak? Bo edukację trzeba prowadzić bardzo dobrze. Będzie wisiała preambuła w naszych szkołach, ale apeluję do pana prezydenta. W momencie, kiedy szkoły nasze mają zbyt małe środki na działalność, na edukację, żeby to stanowisko nie pociągnęło dodatkowych kosztów poza kosztem kartki papieru i trochę atramentu bądź toneru z drukami. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Ja po pierwsze zastanawiam się nad potrzebą przyjmowania tego typu dokumentu przez Radę Miasta. I tutaj chciałbym zadać panu prezydentowi, a może raczej nawet panu dyrektorowi Błonkowi, obecnemu tutaj dyrektorowi Wydziału Oświaty, pytanie, czy w ogóle były prowadzone takie rozmowy tutaj przez pana prezydenta, żeby tą preambułę zawiesić, bo ja nie widzę jakby zasadności podejmowania w tej sprawie
stanowiska Rady Miasta, bo to jest zwykła rozmowa i ustalenie z dyrektorami, że taka prawa była zachwistła. Nie rozumiem, jaki jest cel podejmowania tego stanowiska w stosunku do ludzi, których mamy na telefon i parę razy w tygodniu się z nimi spotykamy. Mówię w sensie pana prezydenta i dyrektorów Wydziału Oświaty. Przecież to nie jest jakiś, no, konstytucja jest naczelnym naszym dokumentem. Nie widzę jakby potrzeby zajmowania stanowiska przez Radę w tej sprawie. A druga rzecz, chciałbym też zapytać, bo ja, no, przypuszczam, z czego się biorą te potrzeby. Ja tak jak wiem, że część tak zwanych obrońców konstytucji chodzi na marsze KOD-u i jak odwraca tam rzeczywistość, mówiąc, że tu jest jakieś państwo opresyjne, jakieś tam nie wiadomo jakie, ja rozumiem, że tam pod spodem to jest. Także chciałbym tylko powiedzieć, że prawdopodobnie z tego to wynika, bo ja nie mam nic przeciwko temu, ale chciałbym, żeby o konstytucji rozmawiamy, żeby uczniowie znali konstytucję. I tak samo jak z wielkim wzruszeniem kiedyś spostrzegłem, że są dyrektorzy szkół, którzy potrafią dzieci nauczyć czterech zwrotek hymnu, śpiewanego a cappella, a nie puszczania z ogórka tak zwanego magnetofonu. Jest to oczywiście jak najbardziej istotne i zasadne. Natomiast cel przyświeca mi inny, tak naprawdę to jest cel ten z barykad, prawda, mówi o tym, że odwraca całkowicie rzeczywistość. Natomiast co do samej konstytucji nie mam wątpliwości, bo wszyscy wyborcy powinni ją znać i przestrzegać. Ale pytanie, czy nie prościej załatwić to w formie po prostu rozmowy i polecenia dyrektorom szkół, żeby tą konstytucję zawiesili? Czy musi być stanowisko? I jakie to stanowisko spowoduje koszty? Bo tablicę trzeba powiesić, trzeba ją kupić, wyprodukować i tak dalej. Podczas gdy dyrektorzy zgłaszają informacje, pośrednio słyszę, takie, że pan prezydent mówi, że jest wielka dziura budżetowa, nie ma na wiele rzeczy. Będziemy teraz kupować tablicę, czy zmuszać szkoły, żeby je kupować. No, tak nie do końca jestem przekonany, że to stanowisko jest zasadne. Prosiłbym o odpowiedź na moje pytanie. Bardzo proszę, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Ja chciałem powiedzieć, że w tej chwili w szkołach, w każdej szkole i praktycznie w każdej klasie wisi krzyż, wisi godło państwa, może wisieć i preambuła. Ale chciałbym spytać, czy ma wisieć tylko w szkole, czy ma wisieć generalnie w każdej klasie. Dlatego, że twórca tego projektu, Robert Giedroń Przesłupska, opracował jakby grafikę i tu napisał konstytucja w każdej klasie. Być może, że by państwo się zdecydowali, czy ma być w każdej klasie. Dał odpowiednią grafikę, wydrukował i prawdopodobnie we wszystkich szkołach w Słupsku będzie ta konstytucja wisiała. Ja też ewentualnie chciałbym państwa zachęcić, żeby radni przeprowadzali w związku z tym, że jest to 20-lecie konstytucji, żeby radni przeprowadzali w szkołach lekcje po prostu na temat konstytucji, to jakby jeszcze w bardziej bezpośredni sposób przybliżyło tą konstytucję uczniom, a szczególnie w klasach pierwszych. Także ja mam pytanie, czy tutaj ten projekt konstytucji, preambuła konstytucji ma wisieć w jednym miejscu w szkole, czy po prostu ma wisieć tak jak godło, czy krzyż w każdej klasie. Prosiłbym o uściślenie, żeby później nie było z tym problemu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan przewodniczący Michał Karpiszewski. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie, Wysoka Rado. Po pierwsze od razu odniosę się do słów pana przewodniczącego Drożdża. Panie przewodniczący, proszę pana, żeby pan jeszcze raz zabrał głos za moment w tej dyskusji i sprostował swoje słowa, bo powiedział pan przed chwilą, że twórcą tego projektu jest Robert Biedroń. Nieprawda jest, że twórcą tego projektu jest Robert Biedroń, to jest grupa kilkunastu radnych, którzy się pod tym projektem podpisali i bardzo pana proszę o sprostowanie tych słów. Kolejna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to, że państwo powinniście być ostatnimi osobami, które podnoszą to, że chcemy wydać 20, 30, może 50 zł na jedną szkołę, po to, żeby w jednym miejscu, panie przewodniczący, teraz widocznym,
powiedzieć preambułę, bo państwo byliście gorącymi, nadal jesteście gorącymi orędownikami zupełnie niepotrzebnej, bezsensownej likwidacji gimnazjów, która już wygenerowała kilkunastomilionowe wydatki w Lublinie na dostosowanie szkół. Proszę się przejść po szkołach, porozmawiać z dyrektorami i zapytać, jakie wydatki do tej pory ponieśliśmy na kompletnie bezsensowną reformę oświaty, a państwo mówicie o tym, że będzie problem, bo wydamy 50 zł na wydruk w każdej szkole, nie ośmieszajcie się. I ja, ostatnia rzecz, ja rozumiem, że pan radny Pitucha ma problem z podniesieniem ręki za tym projektem i wolałby pan, żeby to nie było stanowisko Rady Miasta, tylko żeby to było polecenie ewentualnie pani dyrektor czy pana prezydenta, no ale jest stanowisko i bardzo pana proszę, żeby jako człowiek, który mam nadzieję szanuje konstytucję, również za tym stanowiskiem podniósł pan rękę. Dziękuję. Dziękuję pan przewodniczący Mieczysław. Państwo, no nie chciałbym nikomu zarzucać hipokryzji, bo to po pierwsze nieładnie, po drugie przecież nie mam takiej wiedzy. Natomiast istnieje bardzo, bardzo duże prawdopodobieństwo, mój Boże, no każdy z dorosłych tutaj wie, jaka jest, w jakim kontekście politycznym odbywa się cała akcja. A pan radny Drozd przecież nie mówił wprost, że Robert Biedroń pisał ten projekt, tylko że z inspiracji, że państwo być może inspirowaliście się. No ale to jest metafora, trzeba język czytać ten jednoznacznie, trzeba tylko jednoznacznie wrócić do szkoły. Natomiast jeśli mówimy o samej rzeczy, proszę Państwa, jeśli już traktujecie to w takich ideologicznych kategoriach, wybierając się tego, ale przecież taki tego jest kontekst, to dlaczego tutaj nie wisi preambuła w sali? Dlaczego pierwsze stanowisko nie było takie, ażeby tutaj zawisło? A dlaczego pana prezydenta nie wisi? Albo pana przewodniczącego, albo we wszystkich wydziałach i w każdym pokoju. Przecież edukacja, drodzy państwo, nie dotyczy tylko tej młodzieży i dzieci. Nie dotyczy tylko. My się wszyscy musimy uczyć, człowiek zależycie się uczyć, doskonale wiemy, że my wszyscy w konstytucji możemy studiować i każdy obywatel. To dlaczego chcecie w szkole robić ideologię swoją? Z jakiego powodu? Tam powinno być to wyłączone, to nie jest przestrzeń, gdzie tego typu spory ewentualnie czy dyskusje powinny się toczyć. Na lekcjach wychowania obywatelskiego, które są czy tam prawda różnych lekcjach wychowawczych, jak najbardziej jest to miejsce, gdzie należy lekcje prowadzić i spokojnie ten temat konstytucji jest przecież prawie pod uwagę i tak dalej. Zacznijcie od tej sali, proszę bardzo. Niech tutaj zawiśnie preambuła i wtedy będziemy mówić, że jest jakiś przykład. Przykładu nie ma, dlaczego nie ma? Bo mamy symbole i symbole znaczą, a nie powiedzmy rozpisane coś na ścianie. Widzicie państwo, że jak napiszemy całą konstytucję, to ktoś będzie studiował od rana do nocy. Więc pewną roztropność należy do wszystkich zachować, nawet jeśli jest pewien spór polityczny, jakoś każdy mniej czy bardziej w tym uczestniczy, to szkołę z tego wyłączy. Pan przewodniczący Barcino. Dziękuję bardzo państwu, przewodniczący, panowie prezydenci, Wysoka Rado. Ja głos pana profesora traktuję jako zapowiedź chęci wprowadzenia projektu do stanowiska i rozszerzenia naszego stanowiska o salę Rady Miasta Lublin, również gabinet pana prezydenta. To się zrozumiałem. Szanowni państwo, ale w toku tej dyskusji oczywiście dotykamy bardzo ważnej kwestii, a mianowicie znajomości przez dzieci i młodzież aktów legislacyjnych związanych z naszą historią, z naszą teraźniejszością, z naszą tożsamością. Ja oczywiście nie mam wątpliwości co do tego, że jest to kierunek słuszny w sytuacji, gdy znaczy naszej dzieci po prostu nie jest odpowiednio edukowana w tej materii. Z panem profesorem stykamy się z poziomem wykształcenia poszkolnego i wiem, że nie są daleki od doskonałości. Niestety na tym polu jest coraz większy regres. Ludzie nawet niekiedy nie wiedzą, młodzi ludzie, czym jest konstytucja, a już na pewno nie znają jej treści. Znacznie prościej jest, myślę, oddać treść piosenek Disco Polo niż treści naszej konstytucji. I myślę, że taka edukacja dla młodzieży jest wskazana. Oczywiście to stanowisko nie jest obligatoryjnym zmuszeniem dyrekcji szkół do wywieszenia preambuły konstytucyjnej. Jest pewną ukierunkowaniem na to, iż jest taka potrzeba.
Poza tym mniemam, że w części placówek edukacyjnych, nie tylko Lublina, są już te preambuły wywieszone, albo przynajmniej jest o nich mowa i ta edukacja ma charakter bardzo rzetelny. Chodzi tutaj natomiast o to, by w przestrzeni publicznej bardzo wyraźnie wyartykułować potrzebę edukacji o ustawie zasadniczej polskiej, o ustawie, która ma bardzo mocne zakorzenienie, już można by powiedzieć, nie tylko we współczesności, ale w historii i która stanowi fundament funkcjonowania naszego państwa. Myślę, że Amerykanie traktują ten stan rzeczy jako oczywistą oczywistość, jeśli mogę parafrazować klasyka, bo jest to normalne, że do Konstytucji Stanów Zjednoczonych każdy obywatel Stanów Zjednoczonych podchodzi w sposób ze szczególną atencją, tak? Bo wie, że jest to dokument najważniejszy dla jego tożsamości i historii. I myślę, że w ten sposób powinniśmy podchodzić u nas, tym bardziej, że historia konstytucjonalizmu polskiego to historia dość długa. Obowiązuje oczywiście inna konstytucja niż ta, którą uważamy za pierwszą europejską nowożytną konstytucję 3 maja, ale naprawdę nie mamy się czego wstydzić i myślę, że taka edukacja byłaby wskazana. No osobiście nie mogę tylko podzielić zdania radnego Drozda, że to my nie powinniśmy szkołę edukować, bo myślę, że akurat powinniśmy sami się mieć edukować w zakresie tej konstytucji, a nie uczyć innych, ale są na pewno odpowiednie osoby, które są w stanie przekazać tę wiedzę, a myślę, że taką inspiracją, świetną inspiracją będzie treść preambuły konstytucyjnej wywieszonej w ośrodkach edukacyjnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję panu radny bardzo dobrze. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panowie prezydenci. Słuchając tej dyskusji odnoszę wrażenie, że konstytucja naprawdę bardzo państwu uwiera. Widać to zresztą w przykładzie u państwa od góry, bo rządzących pan ją bardzo chyba uwiera i to co widać w legislacji, która często jest nie do końca zgodna z konstytucją. Pan przewodniczący Ryba mówi o sporze polityczno-prawnym. Mówi, na czym polega ten spór, czy przestrzegać konstytucję, czy nie, czy na tym polega, ma polegać ten spór. Bardzo moim zdaniem no, niegodna była odpowiedź radnego Gawryszczaka, który tak trywializuje konstytucję, żeby sugerowanie, że ma być na najgorszym, najtańszym sposobem wydrukowana. To jest pana wyraz szacunku do konstytucji. Martwicie się państwo o kilkaset złotych wydane w skali miasta na wydrukowanie preambuły konstytucji i mówicie to w dniu, w którym przedstawialiście i walczyliście o projekt, w którym 6-7 milionów chcecie lekką ręką wydać z kieszeni podatników i to jeszcze w części na dzieci osób, które nie mieszkają w Lublinie. Także zachowaliście państwo troszeczkę powagę. Panie przewodniczący Ryba, myślę, że prezydenta Żuka nie trzeba wywieszać konstytucji, bo pan prezydent myślę, że szanuje, zna i szanuje ten dokument. I do radnego Drozda zastanawiam się, czy jakby portret Jarosława Kaczyńskiego chcieli państwo wywieźć, czy go wtedy protestował w każdej klasie. Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, mam wniosek formalny. Panie przewodniczący, mam wniosek formalny. Panie przewodniczący, mam wniosek formalny. Ale panie przewodniczący, ja mam wniosek formalny. Panie radny, nie wiem, czy pan źle słyszał. Ja powiedziałem, że preambuła obok krzyża i godła może wisieć, a pan mi zarzuca, że ja byłem przeciw. To śmieszne. Tak samo chciałem powiedzieć, że oczywiście ja się pieniądze nie martwię, bo państwo markujecie znacznie większe pieniądze i foldery, które są w mieście, oczywiście są mniej potrzebne niż koszty na preambułę. Natomiast chciałem się odnieść tutaj, bo pan radny Krawczyk powiedział, żebym ja się wycofał z tego, że to nie był pomysł prezydenta Słupska. Ja tylko powiem, że chciałem powiedzieć, że jest specjalne pytanie do wszystkich szkół. W Słupsku jest grafika, na górze pisze tak, konstytucja w każdej klasie, później są artykuły z konstytucji, a na końcu pisze tak, pod patronatem prezydenta miasta Słupska Roberta Biedronia. Gdyby to było pod patronatem,
patronatem Rady Miasta Słupska, to ja bym te słowa wycofał. Natomiast tutaj pisze jak kół, niech pan przeczyta sobie, nie mi pan nie zwraca uwagi, czy to jest pod patronatem Roberta Biedronia. I jeżeli to będzie mi to wisi w każdej szkole i w każdej klasie, bo to po prostu pomysł jest taki, żeby wisiało w każdej klasie i miasto dało na to pieniądze, więc nie wiem, czy u nas też będzie wisiało pod patronatem Rady Miasta, czy pod innym patronatem, ale oczywiście zgadzam się tutaj na przykład z radnym Margulem, że to powinno być w odpowiedniej formie, nie na zwyczajnym gruczku, tylko ładna grafika, ładne było zrobione, bo to bardziej przyciągnie dzieci niż sama treść. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę o zgłoszenie pana przewodniczącego. Panie przewodniczący, mam wniosek formalny. Proszę otworzyć listę dyskusantów i ich zamknąć. I wniosek formalny, żeby zamknąć listę. Przepraszam. Nie zamknąć dyskutantów, tylko zamknąć listę dyskutantów. Przejść do głosowania. Z uwagi na to, że głosy się pobierają, tutaj już personalnie panowie między sobą i panie dyskutują. Stanowisko jest tak proste, złożone przez panią radną Anię Rytkę, jest tak proste i tak logiczne i naprawdę no, ja jestem zaciekawiony taką żywiołową na ten temat dyskusją, bo myślałem, że ten projekt wspólnie przyjdzie bez żadnej dyskusji. Natomiast panie przewodniczący, mam prośbę o zamknięcie dyskusji i przejście do głosowania. Dziękuję uprzejmie. Panie mecenasie, ktoś sobie sformułowany dokładnie? Może być taki wniosek? Panie przewodniczący, mieszkaniec prosi o uwzględnienie. Proszę pana, ja podam ich zasada jest taka, że najpierw radni dyskutują prezydent, potem ja pana widzę, potem zapyta się co radny, czy udzielę panu głosu. Ja pan powie, że nie będziemy głosować. No i dobrze. Panie przewodniczący, to znaczy tak, myślę, że może być to tak skonstruowane, że najpierw jest otwarta lista dyskutantów, następnie później wniosek o zamknięcie dyskusji po wyczerpaniu listy dyskutantów. Dobrze. Czyli jako najpierw otwieram listę dyskutantów. Bardzo proszę o zapisywanie się do głosu, każdy kto chce. Proszę bardzo. Proszę. Chyba tak. Ja tylko w trybie artykułu 63 właśnie też podnoszę rękę. Tylko on wasz. Robi się głosu. Macie to już? Tak? Możemy głosować na wnioskiem? Bardzo proszę, wniosek o zamknięcie dyskusji. Bardzo proszę. Kto z państwa radnych głosuje za wnioskiem o zamknięcie dyskusji? Dziękuję. Kto jest przeciw? Powtarzam głosowanie. Bardzo proszę, kto z państwa radnych jest za wnioskiem o zamknięcie dyskusji? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 10 przeciw, 1 wstrzymujący się, stwierdzam, że wniosek uzyskał wymaganą większość. Bardzo proszę, otwieram dyskusję. Pan radny Kuchniewicz. Panie przewodniczący, żeby nie zabierać czasu, bo wyciepianie tej kwestii jest bezsensowne, chciałem tylko sprostować nieprawdziwą informację pana radnego Orgula, który stwierdził, że odrzucony przed chwilą w projekcie uchwały o bezpłatnych przejazdach zaproponowanych przez Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości zakładaliśmy
że bezpłatne przejazdy będą mieli mieszkańcy spoza miasta Lublina. Tak pan się wyraził, natomiast w naszym projekcie właśnie tak nie było, tak było w projekcie prezydencji. Dziękuję. Do widzenia. Dziękuję bardzo, bo poproszę pani radę o budżetu z Polski. Dziękuję panie przewodniczący, panie prezydencie, wysoka rado. No, mam dylemat, ponieważ za krótkie dla mnie to jest stanowisko, nie wyjaśnia niczego, raczej tutaj w tym stanowisku zarzuca się mieszkańcom nieznajomość konstytucji, preambuły konstytucji, więc ja tak w obronie mieszkańców uważam, że my znamy ten temat i chciałabym prosić kolegów radnych z Platformy Obywatelskiej, żeby może wnieśli o to poprawkę, zdanie, zdanie przedostatnie. Lublin jako miasto inspiracji chcę zachęcać mieszkańców do zapoznania się z treścią ustawy zasadniczej, fundamentu naszej demokracji i widzimy rosnącą potrzebę takiej właśnie edukacji. W zdaniu widzimy rosnącą potrzebę, skreślamy takiej właśnie, a piszemy edukacji dzieci poprzez wprowadzenie powyższego tematu w szkołach. To by była moja propozycja do zmiany, żeby mieszkańcy nie czuli się urażeni, że nie znają konstytucji. Następna sprawa. Wycieczki, które wykonujecie w stosunku do radnych PiS-u, polityczne, są bardzo niegrzeczne i niekonstytucyjne właśnie. I niekonstytucyjne. Więc zarzekcie się grzecznie i nie ośmieszajcie swoich wypowiedzi, bo z tych wypowiedzi może ludzie się naprawdę śmieją. Wszyscy ci mieszkańcy, którzy słuchają nas w tym momencie. I proszę, chciałabym znać, bo mniej więcej chyba omawialiście, jeżeli podejmujecie taką decyzję, koszty właśnie wprowadzenia tych pięknych opraw i wieszania, jak nie wiem, czy w każdej sali, czy na każdym korytarzu. Nie uważam tego za coś złego, tylko wasze stanowisko, tak jak już wytknęłam, może obrazić mieszkańców, że są niedoszkoleni. Dziękuję. Dziękuję panu radnej Dziękuję bardzo. Panie prezydencie, wysoka rado. Właściwie to meritum i sedno tej kwestii, o której w tej chwili dyskutujemy, powiedział nasz kolega klubowy profesor Ryba. Państwo celowo wprowadzacie polityczne teraz zamieszanie, ponieważ szkoła, podważacie tym samym wychowanie obywatelskie w szkole. To znaczy, że co? Mamy przypominać dyrekcji szkoły przez wywieszenie preambuły, że tego nie czyni? Ja chciałem to zaapelować do państwa. Państwo za miesiąc możecie wywiesić też, znaczy wnieść stanowisko w wywieszeniu Konstytucji Unii Europejskiej. Ona też w zasadzie obowiązuje, bo takie umowy i traktaty mamy podpisane. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej obowiązuje i Klub Prawa i Sprawiedliwości nie neguje tego. Ale państwo robicie celowe takie rzutki, jednocześnie zarzucając nam, że my podważamy w tej chwili to, o czym dyskutuje się na przykład odnośnie wieku emerytalnego kobiet, bo to nie jest w naszej kompetencji. Więc myślę, panowie, panie miłe i panowie radni z koalicji, że jeżeli zostaniecie posłami w następnej kadencji, czego wam serdecznie życzę, będziecie mogli zmieniać to prawo na szczeblu Sejmu. Natomiast apeluję do was, żebyśmy się w tej chwili zajęli prawem miejscowym.
mamy w mieście Lublin tyle w tej chwili różnych problemów, że naprawdę zajmijmy się, a nie bijmy piany. I też apeluję do kolegów, już nie będę wymieniał z nazwiska, bo zaraz kolega radny się obrazi, żeby państwo nie pichali po nas naprawdę politycznie, bo to naprawdę niczego dobrego nie wnosi. My z państwem koalicji, i na koniec to powiem, jeszcze to zdanie, my z państwem koalicji nie zawrzemy, dlatego że mamy o wasz polityczny interes. Nie chcemy, żeby wasze struktury, tak jak w Kielcach, zostały rozwiązane właśnie przez koalicję PiS, przez waszego szefa. I dlatego tej koalicji nie robimy. Dziękuję. Przewodniczący, wniosek formalny. Bardzo proszę po zakończeniu dyskusji o 10 minut przerwy dla Klubu Prawa i Sprawiedliwości. Przed głosowaniem. Tak, oczywiście. Pan Przewodniczący Mariusz Ładek. Serdecznie dziękuję, Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie. Mi się wydaje, że rzeczywiście bez żadnej potrzeby upolitycznić tą dyskusję. Państwa, problem jest zupełnie inny. Tutaj Pan Profesor mówił o tym, że symbole wystarczą. Mówię Państwu z perspektywy 25 lat pracy w szkole, że nie wystarczy. Że dzisiaj nie możemy twierdzić, że tego nie ma. Że my dzisiaj mamy również w naszym mieście młodzież, która nakłada bluzę z godłem naszej ojczyzny, naszego państwa i idzie bić Ukraińców. Proszę Państwa, no jest tak czy nie? Dzisiaj nam niestety symbole nie wystarczają. Dzisiaj my musimy pod te symbole podkładać treść. Podkładać treść. I rzeczywiście, jeśli pewnie ktoś kiedyś wpadnie na pomysł, żeby obok krzyża wieszać dekalog, to będzie w tym jakiś pomysł. Natomiast proszę mi wybaczyć, mnie się wydaje, że my nie wiemy, o czym rozmawiamy. Ten preambuła jest krótka. Proszę mi wybaczyć, ja ją przeczytam. Bo chciałbym zapytać Państwa, które zdanie z tej preambuły budzi Państwu taką niechęć. Preambuła do naszej konstytucji brzmi następująco. W trosce o byt i przyszłość naszej ojczyzny, odzyskawszy w 1989 roku możliwość suwerennego i demokratycznego stanowienia o jej losie, my, naród polski, wszyscy obywatele Rzeczpospolitej, zarówno wierzących Boga, będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna, jak i niepodzielające tej wiary, a te uniwersalne wartości wychodzące z innych źródeł, w równych prawach i powinnościach wobec dobra wspólnego Polski, wdzięczni naszym przodkom za ich pracę, za walkę o niepodległość okupioną ogromnymi ofiarami, za kulturę zakorzenioną chrześcijańskim dziedzictwem narodu i ogólnoludzkich wartościach, nawiązując do najlepszych tradycji pierwszej i II Rzeczpospolitej, zobowiązani, by przekazać przyszłym pokoleniom wszystko, co cenne z ponad tysiącletniego dorobku, złączenie więzami wspólnoty z naszymi rodakami rozsianymi po świecie, świadomi potrzeby wspólnego ze wszystkimi krajami dla dobra rodziny ludzkiej, pomimo gorzkich doświadczeń z czasów, gdy podstawowe wartości i prawa człowieka były w naszej ojczyźnie łamane, pragnąc na zawsze zagwarantować prawa obywatelskie, a działaniu instytucji publicznych zapewnić rzetelność i sprawność, poczuciu odpowiedzialności przed Bogiem lub przed własnym sumieniem, ustanawiamy Konstytucję Rzeczpospolitej Polskiej jako prawa podstawowe dla państwa. Które z tych zdań Państwo pracujecie? Chciałbym zapytać. Dziękuję bardzo. Brawo, brawo, panie. Dziękuję. Radny Stanisław Przewodniczący. Dziękuję Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, żadnych z tych zapisów nie kwestionujemy i tutaj przecież nie o to chodzi. Natomiast może za bardzo jak gdyby demonizujemy sprawę tej preambuły i w ogóle nawet konstytucji, dlatego że wiemy przecież, że na przykład takie państwo jak Izrael nie ma w ogóle konstytucji, a jakoś funkcjonuje nawet całkiem nieźle. Więc może właśnie wspomniany tutaj przez pana radnego Wanacha ten dekalog jest bardziej istotny w tym przypadku, bo jeśli człowiek nie jest uformowany, nie jest dobrze uformowany, to nawet znajomość konstytucji mu nie pomoże, bo wiemy też doskonale, że tę samą konstytucję dwóch różnych prawników może zupełnie inaczej interpretować. Mamy dzisiaj nawet na sesji przykład, że
sprawy proceduralne i formalne nie pozwoliły na procedowanie nad projektem uchwały, a w zasadzie tylko na takiej zasadzie, można powiedzieć, podejścia, jak to określił, talentycznego, bo generalnie były opinie i one były ważne, natomiast sama jak gdyby nie zostały przeniesione przez tego, tylko zostały przeniesione przez tamtego. I to było powodem do zdjęcia tego projektu uchwały z porządku obrad. Także proszę Państwa, jeszcze raz właśnie nawołuję do tego, że nie jakby demonizujmy roli tej preambuły i tego, że ona cokolwiek zmieni. Oczywiście nic złego nie ma w tym, żeby znać konstytucję, bo lepiej zawsze więcej wiedzieć niż mniej. Natomiast no, jeszcze raz podtrzymuję moje przekonanie, że to jest dalszy jakby etap wymachiwania tą konstytucją. Jest to taka demonstracja polityczna, natomiast myślę, że właśnie powinniśmy się zająć konkretnymi bardziej sprawami. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, państwo prezydenci, Sokara Rado. Ja odniosę się tylko do jednej wypowiedzi, która radnej Sucharowskiej, która zarzuca, znaczy jest oburzona tym, że tak niby sugerujemy nieznajomość konstytucji. Zarzuca też pani radna między innymi pewnie, że w swojej wypowiedzi krytykującej wasze stanowisko naruszam konstytucję. Tym samym pani radna potwierdza, że jednak ta edukacja jest potrzebna, dlatego że pani kompletnie nie zna konstytucji. Artykuł 54, ja pani zacytuję, 54 konstytucji, który mówi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwanie i rozpowszechnianie informacji. Na przykład. Także pani też się przyda, ta edukacja, więc naprawdę ładnie się na szkole. Dziękuję. Dziękuję bardzo, proszę, panie Ponieważ wypowiedź była. Pan Dariusz Siedzior, zabierze głos. Panie przewodniczący, proszę o głos ad voce wypowiedzi pana radnego. Pan jest bardzo głodny. Pan jest bardzo głodny. Wypłacił pan pomysł, który chce pan napisać. Na pewno na 500+. Tak, że ustosunkuję się do wypowiedzi kolegi pana Bartosza, które wypowiedzi są no, prowokujące trochę i chciałbym ustosunkować się do wypowiedzi, aby wieszać w klasach portrety czy obrazy pewnych politycznych przywódców czy działaczy. Konstytucję trzeba mieć w sercu. I konstytucję w sercu powinni mieć ci, którzy nami rządzą, którzy nas reprezentują. I chciałbym w tym kontekście zacytować panie kolego Bartoszu wypowiedzi pańskich partyjnych kolegów, którzy określali, czym jest Polska, a powiem tylko ostatnie określenie, to kamień i kupa, czym jest Polska Wschodnia. Więc jeżeli chcecie uczyć nas konstytucji i mówicie, jak to my jej nie przestrzegamy, to troszkę, panie kolego Bartoszu, zastanówcie się nad przestrzeganiem konstytucji, czy posiadanie jej w sercu. To jest stosunek do Polski, jest także stosunkiem do konstytucji.
Więc zanim pan sobie każe wieszać portrety czyjeś w salach, to niech pan zastanowi się i pomyśli, co inni politycy o Polsce mówili i jak należy ją konstytucję w sercu mieć, a nie gdzie ją wieszać. Dziękuję. Dziękuję, możemy przechodzić. Panie przewodniczący. Głos ze strony jeszcze pana. Słucham? Na podstawie artykułu 54 i 63 Konstytucji. Dobrze, w takim razie wniosek o przerwę na czuło, właśnie przerwę do godziny 12:20. Panie przewodniczący. Ale czy pan rozumie, że jak mówił wniosek o przerwę dla klubu, to ja mam przerwę dla klubu 12:25, a potem będziemy głosować wniosek. Ja tylko prosiłem na podstawie artykułu 54 i 63 Konstytucji. Tylko i wyłącznie. No, tak szanuję Konstytucję, no. Pan filmuje to. Przerwa, tak? Tak, przerwa. Szanowni Państwo, znają obrady Rady Miasta po przerwie. Dyskusję zakończono. Głosami jest zabranie głosu. Ja zgłaszam sprzeciw, będziemy głosować. Panie przewodniczący, to jest głos w trybie artykułu 54 i 63 Konstytucji. Ale proszę pana, pan zgłasza, ale nie w trybie Konstytucji, może pan zgłosić statutu miasta. Zgłosić statutu miasta, może pan prosić o głos, a jak będzie głos sprzeciw, to będziemy głosować. W związku z tym głosie głosujemy. Głosujemy w przedmiocie udzielenia głosu z sali. Bardzo proszę, pan głosujemy. Tylko proszę się skupić na treści głosowania. Kto z państwa jest za udzieleniem głosu z sali? Trzymam uchwałę. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Bardzo proszę. Udzielę głosu. Udziela pan 3-minutowego wystąpienia. Szanowni Państwo, Andrzej Filipowicz, Lubelski Alarm Smogowy, organie stanowiące, organie wykonawcze, szanowni mieszkańcy miasta. Chciałem wypowiedzieć się w sprawie, za którą jeszcze kilka lat temu, kiedy ją praktykowaliśmy, można się było znaleźć na Rutowiczach, na Północnej, czasami na Majdanku albo na Lipowie. Odwiedzałem te miejsca. No, nieskuteczne były te dwa ostatnie i w związku z tym, że chciałoby się, żebyście Państwo czynili tak samo, czyli nie pisali, nie wieszczali, tylko czynili. Robili. I otóż w dniu 4 czy 5 października został złożony w Urzędzie Miasta do Rady Miasta i do Pana Prezydenta, została złożona petycja Lubelskiego Alarmu Smogowego o podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków. Proszę pana, proszę do meritum, pan zakończy państwa z wypowiedzi. Panie przewodniczący, szanowny pan przewodniczący, preambuły w szkołach. Wykorzystałem czas, tak? Proszę pana, ma pan jeszcze minutę, jeżeli pan nie będzie ugadał preambuły w szkołach, to pan to po prostu. I ta preambuła mówi o tym, że petycja w sprawie zdrowia i życia mieszkańców powinna była się znaleźć na tej sesji. Ona nawet nie została zarejestrowana w Urzędzie Miasta. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, przechodzimy do głosowania.
pan to włożyć do odczytywania, pan to proszę napisze pan to sprawę. Nie ma dyskusji, nie może tego oświadczyć, skoro nie ma tego oświadczeń. Bardzo proszę przechodzimy do głosowania. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych głosuje za podjęciem przedmiotowego stanowiska? Dziękuję, kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za 14 przeciw, wstrzymujący się Rada Miasta podjęła przedmiotowe stanowisko. Przechodzimy do kolejnego punktu. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2017 rok. Projekt wraz z autopoprawkami na drukach 1074-2074-3. Jeżeli nikt nie będzie sprzeciwu, będzie... ...w sprawie zmian budżetowych w punkcie 630. Chodzi mi o kwotę 557 500 zł wydatków związanych z realizacją projektu Europejska Stolica Turystyki Rowerowej w Lublinie. W związku z wyrokiem sądowym nakazującym zapłatę podwykonawcy za budowę ścieżek rowerowych. Ja mówiłem o tym i do tej pory i prosiłem panią dyrektor, panią skarbnik o informację, którą chciałem uzyskać do dnia wczorajszego, jaka kwota z tej 557 tysięcy, to jest kwota zapłaty podwykonawcom, jaka kwota to są odsetki i jaka kwota to są sprawy sądowe, czyli związane z sądem. Proszę o odpowiedź na to pytanie. Jeżeli Państwo nie znacie takiej odpowiedzi lub za mało było czasu, to ja chciałbym zabrać głos po odpowiedzi jeszcze, jeżeli można. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, Radny Bielak. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, w poprawkach budżetowych jest zdjęcie 550 tysięcy z budżetu obywatelskiego na Tatarach, wykonanie skweru przyrodniczej. Koalicja zarzuca nam, że nie głosujemy budżetu, w którym nic nie ma. Ja nie będę głosował budżetu, w którym nic nie ma. Państwo uprawiacie politykę, że zdejmujecie inwestycje. Przykład jest na ulicy Kalinowszczyźnie, na Kasztanowej, że są przesunięcia nie tylko roczne, tylko dwuletnie. I mieszkańcy, panie prezydencie, wschodnich dzielnic niewiele widzą z inwestycji. Ja rozumiem, że radnych sprawa zadowala 100 metrów chodnika, gdzie będą porty stawiać koło nich, czy banery, bo tylko na to Państwa stać. Natomiast prośbę mam do prezydenta, że i proszę dopracować budżet obywatelski i wnioski, które są z dużych wniosków powyżej miliona złotych. Jeżeli nie ma gruntów miejskich, to powinny być od razu odrzucane. I nie cieszmy się, że budżet obywatelski zmieni miasto. On nie zmieni, bo jeżeli dajemy do głosowania dzieciom, że dzieci mogą głosować, ja jestem przeciwny temu, bo tak jak w wyborach od 18 lat uczestniczą dorośli, tutaj powinni brać udział. Odpowiedzialność finansowa powinna być dorosłych ludzi. I nie róbcie propagandy, że jeżeli radny od nas, któryś nie popiera cienkiego budżetu dla Lublina, bo jak można poprzeć budżet, w którym nie ma nic dla dzielnicy Kalinowszczyzny, nic dla dzielnicy z żadnej inwestycji, dla Tatar, dla Hajdowa. To są ułamkowe jakieś drobne inwestycje typu zrobienie chodnika. Proszę pojechać na gminy ościenne, jak wygląda gmina w Niszczynie byłem, gdzie mieszkańcy, wójt zaproponował rudnikowi, żeby swoje dzieci tam zapisywali. Oglądałem tą szkołę, mają piękną bazę, natomiast Państwo tylko obiecujecie. I na obiecantach na billboardzie wychodzicie super, tylko rzeczywistość dla mieszkańców jest fatalna, bo nie będzie za Pana kadencji teraz rozpoczęta budowa ani przedszkola, ani żłobka,
o centrum rozmawialiście, mówię o Rudniku. Nie ma tego. Spychana jest ulica Pejnowszczyzny. I macie koncepcje, koncepcje są świetne, natomiast realizacji nie widzę. Jestem przeciwny zdejmowaniu takich pieniędzy, gdzie po prostu są jedyne większe pieniądze na, w tym roku na Tatarę. Bardzo proszę przewodniczący Nojewski, przewodnicząca pan Wojcisław. Szanowni państwo przewodniczący, panie prezydencie, mam dwie sprawy. Jedna sprawa dotyczy dyskutowanej już tematu dyskutowanego, jeśli chodzi o nadpowierzchnią siłowni przyjmującej 225 w Zaborzycach i równocześnie wykonanie przy tej okazji ogrodzenia i parkingu i dojazdu dla służb komunalnych do śmietników i parkingu dla pogotowia. Wydaje się szczerze, że minęły już dwa miesiące, żadnej reakcji na ten temat nie ma. Miał to realizować Zarząd Nieruchomości Komunalnych ten projekt, który został zakwestionowany tutaj i słusznie, jeśli chodzi o wykonanie samej siłowni. Natomiast dzierżawcy, przychodnia zdrowia, czy przychodnie, które przy tej Krzyżyńskiej 125 mają swoją siedzibę, w dalszym ciągu oczekują wykonania parkingu za karetek pogotowia i dojazdu do służb i służb komunalnych do śmietnika. Dlatego chciałbym zapytać, czy coś w budżecie wiadomo, bo dyrektor Wacek dzisiaj powiedział, że on tych pieniędzy nie ma. I nie wiem, kogo to słuchać. Dlaczego z kolei dyrektor od obywatelskich, pan Choroś, powiedział, że doprowadzi do spotkania zaraz po wakacjach. Wakacje dawno minęły, a takiego spotkania odnośnie realizacji tego, części tego projektu, jakby zapomniano, więc zbliża się okres zimowy i kończy się rok. I nie chciałbym, żeby te pieniądze, które były przez autorów tego projektu przeznaczone na ten cel, żeby zostały zmarnowane. I druga sprawa, przeczytałem 2 października artykuł za drogi światła na skrzyżowaniu Tańcowa z Dolędy. Przyznam się szczerze, że trochę jestem zaniepokojony, bo zarówno i pani radna Beata, jak i również ja, jak również mieszkańcy, projekt mieszkańców był przyjęty przez nas. I mam pytanie, czy w budżecie miasta nie powinny się znaleźć te brakujące 33 tysiące, czy 38, w tej chwili nie będę już dokładnie, bo nie wiem dokładnie, ale raczej 33 tysiące, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej, że unieważnimy przetarg i będziemy ponownie wprowadzać w przyszłym roku tę inwestycję, do, na którą od lat nas czekają i rada osiedla Maki, jak i również spółdzielnia mieszkaniowa zarówno spółdzielni mieszkaniowej i kolejach. Bardzo bym prosił, żeby uwzględnić w poprawkach budżetowych i dołożyć te 33 tysiące brakujące, ponieważ no, nie doszacowano tej inwestycji i dlatego wydaje się, że konieczne jest to, żeby zrealizować tę inwestycję. Dziękuję. Dziękuję panu przewodniczącemu Artaficu. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, panie prezydencie. Muszę się odnieść do poprzednika, czyli do pana Bielaka, radnego Bielaka, ponieważ to, o czym mówi, że nie ma inwestycji we wschodnich dzielnicach, to znaczy, że nie wie, co się dzieje w jego okręgu wyborczym. Otóż panie radny, skończyła się w tym tygodniu budowa parkingu przy ulicy Tumideńskiego, około 60 miejsc postojowych. Panie radny, kończy się budowa ulicy Poziomkowej. Panie radny, jest w trakcie realizacji park Zawiecowa za kilka milionów złotych. Został wybudowany chodnik przy ulicy Niepodległości i tak dalej, i tak dalej. Pan po prostu nie bywa na dzielnicy, więc proszę nie stawiać zarzutów prezydentowi, że nic się nie dzieje. A na przyszłe proszę głosować za budżetem. Dziękuję. I przeciwko tym inwestycjom pan głosował, zresztą przeciw. Na jaką sumę te inwestycje zostały zrobione? Kilka milionów złotych, tak zaliczona. 47 tysięcy ludzi, kilka milionów jest warto tylko. Udzielę głosu panu prezydentowi Szkołowi Korpak. Proszę. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, od razu odpowiadając panu radnemu Leszkowi Danielskiemu, już ta sprawa do Lęby została, można powiedzieć, to słowo nie jest właściwe, tak? Załatwione zarządzenie przysuwające środki
jest, inaczej mówiąc, wada tego projektu, który zgłosiliście, jest dla mnie oczywista, stąd ta kwota znajdzie się, czy znalazła się, brakując naszego rocznego przerwy. Co do ZDIM-u, bardzo proszę panią mecenas, żeby wejrzała się w tej kwestii. Rozumiem, że pani reprezentowała zarząd drugiego mostu w tej sprawie. Proszę. Chodzi o odpowiedź o koszty dodatkowe. Kwota odsetek to jest 80 460 zł, natomiast koszty procesu to jest 31 275 zł. Bardzo proszę, pan radny Bryś. Dziękuję bardzo, panie prezydencie Wysoka Rado. Ja mam teraz pytanie w takim razie do pana prezydenta. Jakie będą konsekwencje tej właśnie sprawy? Czy pan prezydent wyciągnie wnioski z tej sprawy i no, jakby i konsekwencje? Dlaczego? Dlatego, że przegrywamy sprawę sprzed 2 czy 3 lat, która, jeżeli ugodowo, nie wiem, radcy prawni, wypłaciliby tą kwotę podwykonawcom, to nie byłoby ponad 80 paru tysięcy kosztów sądowych. To jest po pierwsze. Po drugie, zobaczymy, jak skończy się sprawa z firmą Rystal, która dalej żąda 2 milionów wypłaty. I pytanie, jakie odsetki z 2 milionów po 3 latach znowu miasto zapłaci? A drugie pytanie jest takie, co będzie, jeżeli firma Rystal wygra sprawę w sądzie, czy środki, bo to były środki europejskie, będą zagrożone i trzeba, że miasto będzie musiało zwrócić. Więc pytanie jest takie, z 2 milionów, tutaj mamy z 500 tysięcy około 80 tysięcy odsetek, z 2 milionów wart, szybko można powiedzieć, że to będzie około 0,5 miliona odsetek, czyli co w tej sprawie się wydarzyło przez 2 czy 3 lata? Ja pytałem o tą sprawę rok temu, miała być zakończona. Do tej pory, czyli dzisiaj, dopiero wypłacamy podwykonawcom środki z odsetkami, z kosztami sądowymi. Dziękuję. Bardzo proszę, pan prezydent. Po pierwsze, te wydatki, miarę charakter wydatków niekwalifikowanych, więc tutaj nie jest to związane z kosztami europejskimi. Pani mecenas, w tych pozostałych kwestiach jeszcze do tego Rystal-Budy się pani odniesie. Góry z Rystal-Budem jeszcze dotyczy przed sądem okręgowym. Zaplanowane są rozprawy na przyszły rok. Zatem w przypadku zapłaty teraz podwykonawcy tej kwoty, oczywiście ta kwota zostanie pomniejszona o należność dochodzoną przez Rystal-Bud. I nie zapłacimy tak jakby kwoty podwójnej w tym wypadku. Kogo zupełnie ta sprawa nie jest taka prosta, jak pan radny to przedstawia. Na etapie próby porozumienia z jego Rystal-Bud obsługa prawna nie akceptowała tego porozumienia ze względu na skomplikowany i zawiły problem prawny, który tam powstał. A na pewno przypomnijmy, że ta firma nie uregulowała swoich zobowiązań wobec podwykonawców. I stąd sprawa sądowa jest tutaj jedyną, która może uczynić pewność prawną poprawności działań zarządu drugim osób. Gdyby sprawa była prostsza, to oczywiście jej nie byłoby tutaj przedmiotem debaty państwa. Z moich informacji wynika, że podwykonawcy chcieli się dogadać z miastem, żeby to miasto zapłaciło już rok czy 2 lata temu. A teraz odsetki, które płacimy za to, to moim zdaniem to jest błąd miasta. Więc moje pytanie brzmi, czy pan wyciągnie konsekwencje? Nie chodzi mi o to, że sprawa była zawiła. Wiadomo, nie było umowy z podwykonawcami firmy Rystal, ale podwykonawcy w pierwszej kolejności byli mieć zapłacone, a teraz płacimy za to, czy nie dogadaliśmy się 2 lata temu. Pytanie, ile zapłacimy więcej odsetek, jeżeli firma Rystal wygra tą sprawę? Dziękuję bardzo. Więc jeszcze raz powtarzam, że na tamtym etapie dyskusji z podwykonawcami oddzielnie i z tym Rystal, obsługa prawna nie dała tej pewności prawnej. Dzisiaj
jedna sprawa została rozstrzygnięta, druga chyba się toczy, tak? Z drugim podwykonawcą jeszcze w SOC-ie. W związku z powyższym poczekajmy tutaj. Jest też oczywiste, że Zarząd Drugi Mostów przesadzi nam, postawi nam to stanowisko w swoje po zamknięciu linii postępowej. Na dzień dzisiejszy mamy wyrok sądowy i zgodnie z trybem ustawowym mamy obowiązek wobec uprawomocnienia się tego wyroku uregulować to zobowiązanie. Stąd macie Państwo to w przedmiocie zmian budżetowych. Ostatni głos zabieram, panie prezydencie. Mi tylko chodzi o to, że ktoś z zarządu drugich mostów odbierał to, pisał protokoły i tak dalej, dlatego przegrywaliśmy, czyli przegraliśmy, czyli że ktoś odbierał roboty źle wykonane. I pytanie brzmi tylko tyle, czy jakieś konsekwencje będą, bo zawsze możemy przegrywać takie sprawy, jeżeli ktoś będzie właśnie tak działał. Dziękuję. Pan dyrektor zarządu Drugi Mostu przedstawił mi informację szczegółową. Z tego co pamiętam, inspektor, który wtedy pracował w Zarządu Węziony, został zwolniony. Ale tego typu informacje zarząd Drugi i Mostów złożył. Dziękuję bardzo, pan radny. Dziękuję, panie przewodniczący. Panie prezydencie, szanowni radni, szanowni państwo, ja wczoraj na Komisji Gospodarki Komunalnej również dopytywałem o analogiczną sytuację, która mogła mieć miejsce w przypadku ulicy Diamentowej. Pamiętam rozmowę z podwykonawcą w 2012-2013 roku mniej więcej. Pan dyrektor nie miał takiej wiedzy, więc chciałbym usłyszeć, czy podobna sytuacja będzie też miała w przypadku tego odcinka przy ulicy Diamentowej. Dziękuję bardzo. Panie dyrektorze, w tej sprawie, proszę, bo ja nie mam wiedzy. Diamentowa, czy budzi wątpliwości podobne jak ta kwestia inwestycji, o której tu rozmawiamy? Pan radny Popiel wczoraj zadawał pytania rządu. Panie prezydencie, panie przewodniczący, szanowni państwo, ulicę Diamentową, te pasy rowerowe były robione już przez firmę, która została wyłoniona w postępowaniu po tym, jak została rozwiązana umowa z dystrybutorem, i ta firma kończyła wtedy to zadanie w ramach Europejskiej Polityki Turystyki Rowerowej. Także pasy rowerowe robiła firma w 2013 roku w rowerze. Mówię tutaj dokładnie o samej ścieżce rowerowej. Rozumiem. To interpelacja i zapytania. Panie mecenas, czy w tej sprawie mamy jakiekolwiek postępowanie zgłoszone przez podwykonawców czy wykonawców? To proszę sprawdzić. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana przewodnicząca rady. Panie przewodniczący, panie prezydencie, tytułem uzupełnienia mojej wcześniejszej wypowiedzi, ponieważ padło pytanie ze strony kolegi Bielaka, jakie to są kwoty i że to są z tezą, że są to małe kwoty. Ja chcę tylko powiedzieć, że park zawiesiona to jest około 10 milionów, z czego inwestycja w tym roku już sfinansowana to jest za około 1 600 000. Dodatkowo siłownia w Wąwozie za około 500 tysięcy, boisko w szkole numer 10 za około 700 tysięcy, boisko ze szkoły szkół numer 2 na Przyjaźni za 1,5 miliona złotych, parkingi przy Tumidańskiego za około 300 tysięcy złotych i tak dalej, i tak dalej. Więc panie radny, jeśli to są dla pana małe kwoty, no to przykro mi, dziękuję. Niech pan nie mówi, że się nic nie dzieje na dzielnicy. A najwyraźniej pan tam nie bywa. Dziękuję. Dziękuję bardzo, szanowni państwo. Proszę o zachowanie jedna ciszy, bo szum się zrobi na samym przykładzie. Tak, proszę. Dziękuję bardzo. Pani radna, ja byłem na Orzechowej niedawno, byłem na Piszczyńskiej niedawno. Jeszcze na tydzień temu byłem na Kasztanowej. Byłem na Krzyśnowskim, gdzie... Kasztanowa jest rozpoczęta. Proszę mnie przerywać. Byłem na Krzyśnowskim, gdzie jest droga zrobiona od półtora roku. Prosiłem, żeby tam puścić autobusy dzieci, bo to po 3 km biegło. Ja bardzo proszę o zachowanie spokoju. Chcę się dba o to miasto.
podmiotowe swoje zapytanie kierujemy bezpośrednio do pana prezydenta, staramy się wyjaśnić różne zapisy. Natomiast punkt oświadczenia chyba mamy bardzo szybko. Tak, oczywiście pan radny ma rację i jeszcze głos dyskusji. Ja tylko chcę zwrócić uwagę, że nikomu nie przerywałam, tym panu radnemu i tak jak idąc tokiem myślenia pana radnego, mam prawo powiedzieć, aby sprostować tezę, że w tym mieście się nic nie robi. Przepraszam, ale będę to robiła za każdym razem, ponieważ państwo formułujecie nieprawdziwe wnioski. Dziękuję. Dziękuję. Szanowni Państwo, będziemy poprzeć na głosowanie i wyciągnąć się głosem dyskusji. Panie Przewodniczący, ja jednak apeluję o to Pan prowadzi w tym momencie rozpoczęcie posiedzenia, że kieruje swoje zapytania bezpośrednio do Pana Prezydenta. Myślę, że to uzdrowi się Państwu. Dziękuję bardzo. Chciałbym przejść do głosowania. Bardzo proszę o głosowanie.
jestem przeciw. Kto wstrzymał się od głosu? Drodzy Państwo, jednogłośnie 31 głosów za podjęciem przedmiotową uchwałę. Kolejny punkt jest to podjęcie uchwały w sprawie określenia wzorów informacji w sprawie podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny. Mamy za nas druk 1069-1. Jeśli nie usłyszę sprzeciwu, przejdziemy do głosowania. Temat widzę, mamy określony, sprzeciwu nie widzę, bardzo dobrze. Kto z Państwa jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o zbliżenie karty do czytnika i podniesienie ręki do góry. Kto jest przeciw? Kto z Państwa wstrzymał się od głosu? Miastem otwartym dla przedsiębiorców, gdzie ci przedsiębiorcy
koszty pracy są zwiększone i koszty utrzymania, koszty podatku od nieruchomości. No, od 2015 roku, ja prześledziłem, wzrosło to o 70 groszy na metrze, to jest rocznie, biorąc stawkę 22,90, by wzrosło o 70 groszy na metrze, to jest około 8,5 tysiąca złotych rocznie dla przedsiębiorców, więc zgłaszam taki sam postulat jak pani Marta Wcisło-Radna o stawkę o 14 groszy mniejszą dla przedsiębiorców. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos? Nie widzę. Panie prezydencie. Panie przewodniczący, Wysoka Rado. Intencją tej korekty, tej podwyżki było podwyżenie na podstawie inflacji, które szacowane jest na 1,9. Stąd tutaj ta kwota przyrostu stawki do proponowana do 22,90. Ale oczywiście jesteśmy po dyskusji dzisiaj już w tym temacie. Ja przyjmę autopoprawką tę propozycję, którą zgłosiła pani Marta Wcisło, również i pan radny Kleszcz, czyli 22,76. Chciałbym jednocześnie pokazać państwu, że ta korekta o skali inflacji, która tutaj była zaplanowana, w przypadku mieszkania, lokal mieszkalny plus grunt. Lokal mieszkalny około 60 metrów, to jest 2 zł, jeśli chodzi o wysokość podatku, przyrost o 2 zł. Lokal mieszkalny, miejsce postojowe plus grunt o 4 zł, lokal mieszkalny ponad 60 metrów, miejsce postojowe blisko 19 metrów, grunt około 30 metrów przynależy do tego lokalu, czyli przyrost o 4 zł. Podatku. Dom jednorodzinny, budynek mieszkalny 131 metrów, grunt 502 metry, przyrost o 8 zł. Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą ma budynek biurowy około 340 metrów, grunt około 1000 metrów, przyrost podatku 164 zł. Spółka prowadząca działalność gospodarczą, ale która ma już bardzo dużą powierzchnię w budynkach, 32 tysiące metrów, budowle blisko 350 milionów złotych, wartość grunt około 70 tysięcy metrów, przyrost podatku 15 362. Zakład opieki zdrowotnej, bo to też Państwo może interesować. To są konkretne przypadki, które przeliczyliśmy oczywiście anonimowo na podwyżkę. Budynki blisko 14 tysięcy metrów, budowle blisko 2 miliony, wartość grunt około 50 tysięcy metrów. 2222 przyrostu. Ale przyjmuję, że ta korekta w Państwa odczuciu i przedsiębiorców może być za duża, chociaż przypominam jeszcze raz, to jest korekta wyłącznie o wskaźnik inflacji. Stąd poprawkę taką kieruję do Państwa. Czy w tej uchwale ta opłata, którą mamy dotyczącą budynków lub ich części związanych z działalnością prowadzenia działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od metra kwadratowego powierzchni użytkowej będzie miała proponowaną stawkę nie 22,90, tylko 22,76. Tak jak jest to w Waszym wniosku. Dziękuję. Dziękuję panu mecenas jeszcze. Panie prezydencie, w imieniu przedsiębiorców i Rady Lokalnej Przedsiębiorczości bardzo serdecznie dziękuję. A to bardzo się do tych podziękowań. Chcesz tylko podziękować? Tak. Bardzo proszę. Chciałbym się dołączyć do podziękowań w imieniu przedsiębiorców do pana prezydenta. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To jeszcze pan mecenas. Jeszcze pan mecenas. W imieniu pana prezydenta chciałbym zgłosić poprawkę o charakterze legislacyjnym. Paragrafie 1, punkt 3, na samym końcu, kiedy jest określona stawka podatku od budowli, to Państwo widzicie 2% ich wartości określonej na podstawie stosownych przepisów, należy na końcu dodać ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. To jest oczywiste, jeśli chodzi o tę ustawę, żeby nie budziły dla podatników wątpliwości, czyli na końcu ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Nie widzę więcej głosów w dyskusji. Możemy zatem przejść do głosowania. Bardzo proszę o określenie tematu. Thank you.
Bardzo proszę, kto Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie karty do czytnika i podniesienie ręki do góry. Tak, teraz oczy uchwały. Żeby dochodzić do dyskusji. Kto z Państwa radnych jest przeciw? Poproszę o to, że Pan przystąpił na przykład. Przez środki na głosy. Szanowni Państwo, wszystkich jest przeciw, głosach za, jest miło się przeciw, i trzech wstrzymujących się za przedmiotową uchwałę. Kolejny punkt jest o podjęcie uchwały w sprawie prowadzenia szkolenia w podatku od nieruchomości na wysokości 1072 SK1. Jeżeli nie będę widział głosu w dyskusji, przejdziemy do głosowania. Nie widzę. Bardzo proszę o odrzucenie tematu. Proszę bardzo, kto z Państwa radnych jest za? Trzy takie stanowiska na samym początku, tylko nie gada się na ten temat, tylko głosować.